Nagrywam. Także 29. śniadanie warszawskie. Celem całości z przedsięwzięcia meetupów turkusowych śniadań jest to, żeby szerzyć wiedzę o turkusie w jak najlepszym tego słowa wydaniu. Turkus jest dosyć niedookreślonym pojęciem, tak w sensie takim, że nie mamy takich jasnych metryk i wskaźników, okej, to jest turkus, a to już nie jest turkus. Jest bardziej filozofią, jest bardziej podejściem, jest, jak to mówią z angielskiego, mindsetem. Wszystko wywodzi się z książki Frederica Laloux, którą pewnie większość z Was czytała, i opiera się na trzech filarach, czyli ewolucyjnym celu, pełni i samoorganizacji. A jak każdy z tych filarów jest rozumiany w różnych organizacjach, to możecie sobie posłuchać właśnie na różnych, od różnych gości, których zapraszamy. Postaramy się pokazać, że w Polsce można, bo na początku słyszeliśmy, że w Polsce się nie da, więc że w Polsce jak najbardziej można tworzyć organizacje, które są oparte o turkus, i żeby celem jest to, żebyśmy mieli coraz więcej takich organizacji, więc miło nam bardzo, jak jest Was dużo na spotkaniach, jak możemy się wymieniać. Zapraszamy też do tego, żebyście uczestniczyli aktywnie w tworzeniu społeczności. Jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, to którykolwiek z opiekunów lokalnych jesteśmy dostępni, macie pełną naszą listę i na stronie turkusowych śniadań, i na meetupie. Także kontaktujcie się i wrzucajcie pomysły, jak tylko Wam cokolwiek przyjdzie do głowy, co mogłoby być ciekawe w kontekście turkusu. Zarówno jeżeli chodzi o organizację, tak jak w tej chwili będzie to przykład iSolution, i Piotr przedstawi swoją, jak tworzyli kulturę organizacyjną, współtworzyli ją. I nie wiem, czy turkusowo, czy nie turkusowo, bo na początku, jak Ci powiedziałam, że jesteś turkusowy, to tak niekoniecznie byłeś przekonany do tego. A to dlatego, że ja nie wiem, jak to zdefiniować, nie? To raczej... Dokładnie. My zapraszamy, tak jak Piotra, również tworzymy, znajdziecie w naszej przestrzeni warsztaty, które pomogą Wam z kolei nabrać praktyki albo zobaczyć różne podejścia, różne praktyki, które mogą być pomocne w tworzeniu takiej kultury właśnie turkusowej. Dobrze, słuchajcie, to tym samym oddaję Tobie, Piotrze, głos. Dzięki. Wiesz co, ciekawą rzecz powiedziałaś, bo ja uważam, że w Polsce bardzo dużo się dzieje, tylko mało znamy takich firm. Dla ciekawości powiem, że my zaczęliśmy w tamtym roku posta, że chciałbym zrobić taką mapę wyjątkowych firm w Polsce, i nam się zgłosiło 100 firm, ale przyszła pandemia i teraz do tego będziemy w styczniu wracali. Byłem zdziwiony, że w tych 100 firmach były i korporacje, były duże firmy, były 70% firm IT, ale były firmy prawnicze, agencje różnego typu. I wydaje mi się, że jest, jakby spotkaliśmy, jak tak zaczęliśmy tam rozmawiać, to się okazało, że po prostu słabo jakoś się promują te firmy. To trochę mi przypominało, tak jakby, jak metaforycznie można byłoby powiedzieć, że ktoś stoi w pełnej ciemności i ma taką lampkę, która oświetla mu najbliższe 2 metry, i wydaje mu się, że nikogo więcej nie ma, ale ci ludzie na zewnątrz z kolei z daleka widzą to światełko, i tych światełek myślę, że jest coraz więcej. No i to dzięki, Paulina, że taką fajną robotę robicie, bo ja szczerze mówiąc przyglądałem się turkusowemu śniadaniu w Warszawie, ale nie wiedziałem, że to jest na taką skalę i w takim rozproszeniu, tak? Słuchajcie, to dzisiaj ja chciałbym... Mam takie kilka slajdów, więc pokazałbym kilka praktyk i naszą ścieżkę. Pokazałbym Wam, co wyszło, ale też pokażę, co nie wyszło, bo na przykład od takich parametrów, które udało nam się uzyskać na początku 2020, w tym roku też wiele się zmieniło. Powiem dlaczego, a potem byśmy zrobili chyba taką luźną rozmowę z pytaniami, tak? Czy tą prezentację, którą tu mam, ją mogę udostępnić dla Pauliny też w wersji angielskiej, jak będzie chciała. Ona jest głównie rysunkami, natomiast na stronie i na końcu tej prezentacji znajdziecie też linki, czyli jakby ja ostatecznie tam zrobiłem, udostępniliśmy taką pełną prezentację na stronie plus prezentację z opisem, czyli to nazwaliśmy takim culture bookiem,
Więc też jak będziecie chcieli, to możecie sobie po to sięgnąć. To jest wszystko tam za darmo udostępnione. Dobra, to chyba ja udostępnię ekran. Też śmiało przerywajcie w trakcie, tak? Nie ma problemów, żebyśmy rozmawiali na bieżąco. Dobra. Pytanie, czy widać okno? Tak, widać. Dobra, zobaczymy pełny ekran. Dobra. Tak, Andrzej, który jest, przepraszam, naszym sprawozdawcą, powiedział, że w 8 miastach jest aktywnie w 6, jeżeli chodzi Dobra. O to śniadanie. Okej. Okay. To słuchajcie, nasza droga, myślę, że zaczęła się, takie myślenie świadome o kulturze około 5 lat temu, jak szukaliśmy, czym my się możemy wyróżnić, bo generalnie iSolution jest software house'em, czyli specjalizujemy się w pisaniu oprogramowania. No i w tej chwili firma ma koło chyba 110 osób, ale też jest to rozbite oddzielne spółki, czyli każdy produkt jest oddzielną działalnością. W wielu tych miejscach dzielimy się udziałami z naszymi pracownikami, to za chwilę też o tym powiem. Zespoły też mają dużą autonomię, więc nie można powiedzieć, że to jest tam 110 osób zbitych w jedną firmę, tylko de facto to jest zbiór autonomicznych zespołów, które same dbają o swoje finanse i podejmują w wielu aspektach samodzielnie decyzje. No i takim cytatem, który nas tam pobudził do myślenia, to po pierwsze książka Management 3.0 Jurgena Pello. No i taki cytat znany Petera Druckera, który nie wiadomo, jak się tam czyta, człowiek dokładnie zaczyna czytać o tym, to nie wiadomo, czy faktycznie on to powiedział, czy nie, no ale jest znany, tak, że kultura zjada strategię na śniadanie i to, co dla mnie było ważne też, że my budując strategię to jakieś misje, wizje nigdy nie wiedzieliśmy do końca. Mało kto rozumiał, tam osoby, które pracowały w korporacji rozumiały te słowa, ale ciężko nam było znaleźć i spisać to w formie takiej, która byłaby akceptowalna, stąd poszliśmy w model Simona Sinka i on jakby spina wszystko, co ten nasz sposób przedstawienia w ogóle kultury, czyli my go opisujemy idąc w tym modelu Why, How, What, od why, od tego, że zaczęliśmy od poszukania why, poszukania how i poszukania what, bo wcześniej pewnie jak pewnie macie doświadczenia, to w większości gdzieś tam misje czy wizje kończą się tym, że takim ogólnym, bardzo ogólnikowymi stwierdzeniami typu w firmach software'owych zazwyczaj, że budujemy oprogramowanie wysokiej jakości, żeby zadowolić naszych klientów. Jak tak zacząłem czytać książkę Sinka, a potem żona zaczęła mnie prowadzić przez ten proces, potem rozmawialiśmy o tym w całej tam większej grupie, no to poszukaliśmy tego why, sięgając do historii, odkrywając, że jak zakładaliśmy firmę, to na przykład mieliśmy fioletowego, dużego Fiata, którym jeździliśmy do klientów i pamiętał to nasz kolega, który pierwszy do nas dołączył. No i się śmialiśmy, że jakbyśmy mieli tą świadomość, to byśmy go zostawili, bo to byłby fajny gadżet. Natomiast to nasze why, które wyszło od nas, no to jest takie, że tworzymy środowisko, żeby ludzie mogli się rozwijać i uwalniać swój potencjał i też w trakcie powiem chwilę o tym, bo myślę, że to podejście do rozwoju ludzi też się zmieniło, tak? Czyli na przestrzeni lat można powiedzieć, że kiedyś na przykład jak ktoś od nas odchodził, to ja się złościłem, że my inwestowaliśmy, staraliśmy się przychylić nieba, a teraz wręcz się cieszę, jeżeli ktoś odchodzi, nie wiem, do Apple'a, do jakiegoś tam Goldman Sachsa i przejmuje, nie wiem, 50 krajów pod opiekę, bo ja wiem, że u nas nie byłbym w stanie tego zapewnić. I każdy rozwój, czy to osobisty, czy merytoryczny, jest mile widziany i nieraz on nie jest kontynuowany u nas i to też jest ok. Chwilę mi to zajęło, żeby też się z tym pogodzić. Teraz to how nasze to jest inwestycja właśnie w kulturę oraz w sposób pracy, a what jest proste, tworzymy oprogramowanie. Tak? No i to, co też na przestrzeni tego roku się zmieniło, to
kiedyś w tym miejscu mieliśmy taki slajd, który pokazywał pudło olimpijskie i ta osoba, czyli ta osoba wewnątrz firmy, pracownik był na pierwszym miejscu. Teraz trochę patrząc na nasze przemyślenia i na to, że uznajemy każdą osobę jako taką indywidualną jednostkę, która też musi o siebie sama zadbać. Czyli ja często zadaję sobie pytanie, czy to jest moja odpowiedzialność, czy nie, żeby wyjść z roli takiej nadopiekuńczego rodzica, to tutaj jakby jasno mówimy, że pracownik jest najważniejszy, ale staramy się znaleźć taki układ, w którym zadbamy równie mocno o klienta, jak i o firmę i te trzy rzeczy muszą działać, tak? Czyli ten biznes, żeby się kręcił, no nie wystarczy tylko skupić się na pracowniku. My przez długi czas tak robiliśmy kosztem rozwoju firmy. Teraz chyba złapaliśmy taką harmonię, wiedząc o tym, że faktycznie, że inwestycja w kulturę i w pracownika spowoduje, że klient będzie zadowolony. Jak on będzie zadowolony, to firma będzie miała więcej projektów i będzie mogła się rozwijać. Tak, że to jest wszystko sprzężone ze sobą i nie wystarczy wziąć jeden element. No i tutaj, jako że my to też nie pierwsi wymyśliliśmy, no to takie kilka cytatów, które są dla mnie ważne, no to Herb Kelleher, to jest taki pan, który prowadził już tam pod koniec lat 70. i w latach 80. Southwest Airlines linię lotniczą i on już o tym mówi o tym Branson, tak? Więc tutaj tych osób, czy tak jak teraz czytamy książkę, nie wiem, rebeliantów, to tych firm jest naprawdę dużo i wszystkie one mają podobne podejście. No i Turkus też z tego się trochę wywodzi, tak, że w centrum stawia człowieka jako indywiduum, gdzie każdy z nas jest inny i nie można go sprowadzić do wspólnego mianownika i powiedzieć, wszyscy będziemy działali tak samo, szli w tą samą stronę. Tak? Pytanie jest zawsze, jak ten potencjał wykorzystać i pozwolić ludziom się rozwijać. No i teraz pokażę te kilka takich naszych praktyk, które my stosujemy, czyli w ramach tego już how, jakbyśmy przeszli, tak, w modelu Think Out, o why wam powiedziałem, w tym poszukiwaniu why, how, what i od tego, w ten sposób my się też komunikujemy wewnątrz i na zewnątrz, przechodząc od tego why do what, i szukając klientów, dla których te nasze why jest ważne, to też fajnie się zaczyna sprawdzać, że budujemy relacje z klientami nie tylko oparte o nasze what, że robimy oprogramowanie, ale że robimy coś więcej, więc te relacje są zazwyczaj długofalowe i partnerskie. Natomiast całe sedno kryje się w how, moim zdaniem, bo myślę, że każda świadoma osoba i organizacja why będzie miała takie, które może to wraz z wiekiem przychodzi, że będzie chciała zrobić coś dla świata, tak? Zostawić po sobie jakieś dziedzictwo. Dla jednych to będzie te sformułowania mogą być bardzo różne, ale one będą zbieżne. Natomiast cała różnica będzie w tym, jak do tego chcemy dojść. U nas w tym modelu how powiedzieliśmy sobie, podzielmy to według modelu z kolei Pinka, czyli co ludzi motywuje do pracy. I tu są trzy takie rzeczy: mistrzostwo, poczucie celu i autonomia. I w tych elementach chciałem wam pokazać te nasze narzędzia i techniki, które stosowaliśmy, które możecie wykorzystać sami i zgodnie z tytułem, który Paulina trochę tutaj wymyśliła naszego spotkania, to myślę, że często myśleliśmy inaczej niż standardowo i zaraz wam pokażę, jak to się odbija w tych narzędziach, które stosujemy. Ja chciałam zdementować, Piotrze, ja po prostu wzięłam jeden z cytatów z twojej wypowiedzi, także to są twoje słowa. Tak. W pełni się nie zgadzam, tak, że jakby staram się myśleć nieszablonowo i nie popaść w rutynę. Okej, tu jeszcze są dwa cytaty, które też mi się podobają, Jurgena Apelo, żeby zarządzać systemem, nie ludźmi, i trochę te narzędzia też i ten nasz sposób myślenia w tą stronę idzie, żeby skupić się na zbudowaniu środowiska i daniu odpowiednich narzędzi, które pozwolą się rozwijać, a nie skupiać się na tym, żeby zarządzać ludźmi.
No i drugi, że zarządzanie jest zbyt istotne, żeby zostawiać je menadżerom, więc im więcej tego delegowania, ale w tym dobrym ujęciu, tym lepiej. Chociaż jak robiłem kiedyś ćwiczenie delegacji, to wydawało mi się, że będę miał same szóstki i siódemki, a oscylowałem między czwórką a piątką, że jednak dużo tam było kontroli, ale to chyba też idzie w dobrą stronę i to też trzeba, potrzeba na to czasu. To nie jest szybka piłka. Okej, co udało nam się osiągnąć? To są dane na początek 2020, czyli można powiedzieć, że spadliśmy z rotacją praktycznie do zera. Zwiększyliśmy zespół tam w 2019, w drugim półroczu o 30%. 40% z tych zatrudnień to były zatrudnienia z poleceń, 30% w ogóle leadów sprzedażowych było od naszych kolegów, którzy z nami pracowali. No i teraz te wskaźniki, patrząc na chwilę bieżącą, o ile tam zatrudnienie czy lidy to nam zostało, to rotacja nam się pojawiła. I też pokażę Wam i powiem, co się zmieniło, tak, od tego momentu, w którym byliśmy rok temu, a gdzie jesteśmy teraz i co tam się wydarzyło. No i teraz krótko o tych narzędziach, tak? To tutaj mamy, że w tym kontekście mistrzostwa to system szkoleń mamy tak zorganizowany, że niezależnie czy koleżanka, która jest w sekretariacie, czy architekt, każdy ma określoną kwotę pieniędzy, ma dodatkowe dni wolne w roku i wydaje na to, na co chce. Jedyna zasada, która tutaj panuje, jest taka, że po wyborze idzie mail, informacja ogólnikiem raz w miesiącu, kto na co wykorzystał, na jakiego typu szkolenie, natomiast nie ma tu żadnych ograniczeń, przy czym certyfikaty plus zakupy książek są bez żadnych ograniczeń od zawsze. Tak, ja mam też taki zwyczaj, że co roku od 5 lat też kupuję w prezencie takim bożonarodzeniowym, też idą książki dla każdego spersonalizowane, dobrane do każdej osoby indywidualnie, więc to jakby na tym polega ta biblioteka książek, system szkoleń i rozwoju. Staramy się zachęcać, żeby nasi koledzy i koleżanki jak najbardziej stosowały zakupy grupowe, żeby dzieliły się swoimi pomysłami i angażowały tam społeczność. To i to też się udaje, że często szukają sobie jakiejś dobrej osoby w jakimś zagadnieniu i jakby zrzucają się na szkolenie, zrzucają się teraz na szkolenie wewnętrzne, które robi ktoś wewnątrz firmy. Warsztaty wewnętrzne i dzielenie się wiedzą, czyli staramy się, i to też jest w zasadzie stał się nasz produkt teraz, że żeby budować, to nazywamy rejestrem rozwiązań, gdzie zespoły chwalą się, jeżeli zrobiły coś sensownego, co inni mogą wykorzystać. To nie jest komponent do wykorzystania, jakaś tam gotowa biblioteka, ale można sobie skorzystać z kodu, wszystkie repozytoria są otwarte, o ile mamy do nich prawa autorskie. Czyli jak piszemy dla klienta kod i oddajemy prawa autorskie, to oczywiście nie wykorzystujemy tego, ale jeżeli mamy prawa autorskie, to każda osoba w firmie może sięgnąć po ten kod, wykorzystać i ma wiedzę, jak to zrobić. No i taki mój konik, który za chwilę też, myślę, za 3 tygodnie będę pokazywał na meetupie Management 3.0, to macierz kompetencji, czyli to jest taki przykład u nas działającej, czyli my wiemy, jakie kompetencje mają nasze osoby. Ten Excel też jest udostępniony, bo open source'owo, i wiemy, jakie zainteresowania nasi ludzie mają. I to pozwala nam trochę podejmować świadomie decyzje. Tutaj możecie zobaczyć te cyferki, tak, na przecięciu osoba, kompetencja, to jest akurat macierz kompetencji dla developmentu, oznacza poziom kompetencji, a kolor oznacza poziom zainteresowania. I na przykład widać, że .NET jest cały na czerwono, poza tam pojedynczymi osobami, i to powoduje, że podjęliśmy decyzję, nie szukamy projektów w .NET-cie, tak? A osobą, które miały tutaj zielony i były tym zainteresowane, zaprosiliśmy je do programu takiej transformacji na programistę Java.
w ten sposób sprzedaż nasza nie angażuje się w szukanie projektów dotnetowych. Jak nam się trafi klient i mówi, że chce projekt w dotnecie zrealizować, to mówimy, że nie robimy, odsyłamy do innych partnerów. Tak samo tutaj widzieliśmy, że mieliśmy niskie kompetencje, ale dużo zielonego i niebieskiego, czyli dużo takiej wewnętrznej na sztuczną inteligencję i tam poszły dodatkowe środki, żeby ludzie się mogli przeszkolić. Natomiast to było też na rok temu. W tej chwili budujemy model rozwoju oparty o taką koncepcję, czyli osoba nie musi wypełniać, bo tą macierz kompetencji, którą pokazałem, to nie wiem, czy znacie CRISP DNA, czyli taką, CRISP to jest taka organizacja, spółdzielnia bym nazwał, to Matys na Szwecję, Szwedów skupiona wokół kiedyś Henryka Nyberga i pewnie znacie sławne te jego filmiki z kulturą Spotify'a, to on tam organizował to wszystko, czy wspierał jako coach. I trochę ja zaczerpnąłem koncepcję macierzy kompetencji stamtąd, natomiast ten model to jest trochę coś, w co idziemy teraz, gdzie kompetencje kluczowe danej osoby to jest taki widok na teraz, na tą osobę. Co jest, w czym ona czuje się dobrze. Zainteresowania pokazują widok na przyszłość, więc od zainteresowań do kompetencji mamy taką tranzycję, gdzie jest rozwój i możemy to zaplanować sobie z każdą z osób. Natomiast widok na projekt pokazuje nam, jakich kompetencji dana osoba używa w rzeczywistości. I cała sztuka polega na tym, żeby te trzy koła się zjechały w całość. Czyli ktoś ma kluczowe kompetencje, które są jego zainteresowaniami i używa ich w projekcie, no to mamy idealną sytuację. I ja na razie to robiłem warsztatowo sobie u nas na papierze, natomiast będziemy mieli to też zaraz w ramach tam naszej aplikacji, bo faktycznie z mojej perspektywy często jest tak, że my nie wykorzystujemy tego potencjału ludzi, tak? Czyli wiemy, że ktoś ma kluczowe kompetencje, ma jakieś zainteresowania, a w projekcie używa innych rzeczy. Więc rośnie frustracja i taką osobę ciężko też utrzymać w środowisku pracy. Okej. Okay. Poczucie celu i przynależności. Piotrze, zatrzymam się na chwilkę, bo padło pytanie od Andrzeja, jakiego rzędu są budżety do wykorzystania na rozwój? Na rozwój? Wiesz co, one są, to są 2 dni wolne w roku plus 2500 zł na osobę plus bez limitu certyfikaty i książki. Super, dzięki za odpowiedź. Proszę. I procent wykorzystania budżetu chyba na ten rok to było 70 czy 80%. Kiedyś jak mieliśmy tak, że każdy musiał przychodzić i tam walczyć o to, to wydawaliśmy dużo mniej pieniędzy na ten rozwój. Teraz te środki są jakoś tak lepiej pożytkowane, widzę, tak, z mojej perspektywy. Natomiast są różne szkolenia. Mieliśmy kursy chińskiego, jedna koleżanka brała na kurs fotografii, także nie ma tu żadnych ograniczeń. Ograniczenie tylko dla nich jest takie, że jeżeli ktoś bierze tam kurs fotografii, a to nie jest zbieżne z naszą działalnością, to niestety księgowość nie wlicza w koszty i tego, więc niestety jest, ta pula się zmniejsza wtedy, tak, dla osoby. Ale nie mamy żadnych ograniczeń. Poza tym system kafeteryjny, czyli my przeznaczamy jeszcze pieniądze co miesiąc na możliwość korzystania tam z benefitu plus ubezpieczenia grupowego plus, na życie plus jakieś tam służby zdrowia. I też jest tak, że jeżeli ktoś ma w rodzinie, nie wiem, takie ubezpieczenie, bo partner to ma, to ta pula też się kumuluje i ją też można wykorzystywać na dowolne rzeczy, tak? Typu bilety lotnicze, widziałem, tam było wydawane różne tam szkolenia, kursy, jakie kto sobie żywi. Mamy kolegę, który na przykład szyje krawaty, tak? I on szedł na kurs krawiecki sobie, tak? I to też jest dla nas okej. Bo im więcej wiemy o sobie, tym łatwiej te relacje budować, tak? Teraz w tym poczuciu celu to mamy, tutaj ja sobie pokazałem wam, że tak, po pierwsze OKR-y, które nie są standardem, czyli każdy zespół sobie, każdy obszar sam robi w wydaniu, w jakim chce,
Ja trochę to zmodyfikowałem, na przykład w tym obszarze, za który ja odpowiadam, i poszliśmy w stronę modelu, który wypracował tam Spotify, upraszczając OKR-y jeszcze. W innym obszarze są klasyczne OKR-y, ale każdy decyduje. Niektóre zespoły się nie zdecydowały, nie używają. Mamy Happiness Index, czyli na bieżąco, w trybie ciągłym sprawdzamy taki poziom zadowolenia wszystkich z trzech obszarach. Po pierwsze z bycia w iSolution, z rozwoju i to za chwilę pokażę, i ze współpracy z klientem, niezależnie czy to będzie zewnętrzny projekt, czy wewnętrzny. Jakby wspólnie współtworzymy Culture Booka poprzez rozszerzenie koncepcji Kudo, tak? Czyli do kudosów, które latają sobie w aplikacji, mamy dodane hasztagi, pod którymi ukryte są wartości, które wypracowaliśmy jako firma. Tak? No i przykładowo mamy 12 tysięcy kartek, gdzie był hashtag współpraca. Tak? Czyli możemy sobie patrzeć, każdy może to przeglądać, każdy może dopisywać, i ten culture book jest stworzony przez społeczność. W życie weszły też sesje takie one-on-one'owe, które początkowo ja prowadziłem z liderami obszarów, bo strukturę też mamy taką, że każdy obszar ma lidera. Ja jestem też liderem jednego z obszarów i w ramach obszarów lider prowadzi sobie one-on-one ze swoimi osobami, ale faktycznie to są takie one-on-one, nie spotkania statusowe, ale mające na celu zbudowanie relacji, takie trochę opisane w książce Effective Management. Ja też, Paulina, mogę udostępnić taki zestaw artykułów, książek, które, zresztą one będą chyba w tym naszym culture booku, ale dodatkowo też ci wyślę, tak, dla wszystkich. Świetnie, dzięki. Polecanymi książkami, bo teraz jak z Rafałem rozmawiam, jako że mam dużo czasu, to czytam jeszcze więcej niż kiedyś, więc tych książek trochę fajnych jest. No i potem są takie programy typu program poleceń, program leadowy, który udało nam się uruchomić, i też ludzie chętnie weszli w to, żeby polecać, jeżeli faktycznie chcą firmę i gdzieś szukać szans sprzedażowych, żeby ułatwić nam sprzedaż. Ja przykładowo w tej chozowej teraz nie mam, poza Kasią, która jest takim, wspiera mnie w procesach sprzedażowych, to nie mamy takiego zespołu handlowców, tak? Okej. Okay. No i teraz Happiness Index pokazuje nam takie rzeczy, że widzimy w trybie z dnia na dzień, ta czarna kreska pokazuje procent osób, które ustawiły Happiness Index, czyli gdzieś tam oscylujemy zazwyczaj między 80 a 100%. Teraz myślę, że między ten poziom się trochę obniżył, bo też nie mamy centralnych HR-ów, i to jest ta jedna ze zmian w tym roku, czyli mamy koncepcję zero HR-ów. I z takiej bardzo silnej grupy, którą koleżanka tworzyła, zespół Culture and People, w zasadzie została jedna osoba, a wszystko zostało przeniesione na poziom liderów, żeby to dbanie o ludzi było jak najbliżej miejsca, gdzie oni pracują. Ta wiedza jest największa, tak? Wtedy właśnie można popatrzeć z perspektywy nie tylko jakby pracownika, ale te osoby, które są liderami projektów, obszarów, no, mają perspektywę klienta, mają perspektywę firmy, bo jakby w każdym projekcie marże, finanse są znane, więc oni jakby dbają o cały kontekst i wtedy ta cała trójka może być zaspokojona. To tylko przykładowo wam pokazuję, tak? No i te trzy... Mogę wtrącić pytanie? Tak, to z ciekawości, jak można się zapytać. Jaka wielkość w tej chwili firmy jest? 110 osób. Pytam się dlatego, bo jak mówisz o podejściu zero HR-u, to właśnie się wydaje... A to jeszcze jedno pytanie, jak mogę, w ramach zero HR-u, to znaczy, że liderzy, tak jak powiedziałeś, przejmują tą rolę, czy oni są przez kogoś wspierani, bo oni mogą mieć pewne wyzwania i problemy z tym. Są wspierani, jak potrzebują pomocy, to tak, jest osoba, do której mogą się zgłosić. Ale wiesz co, myślę, że też łatwiej im jest, bo my przeszliśmy przez ten proces takiej pracy z liderami, i to się już zakorzeniło przez ileś tam lat, tak? To nie jest tak, że nagle powiedzieliśmy, dobra, to teraz... Oni de facto pracowali pod okiem właśnie tego zespołu, który był. Teraz tego zespołu już nie ma. Została Patrycja w roli tego w zespole Culture and People, natomiast bardzo fajnie liderzy przejęli tą rolę. Natomiast posiłkujemy się też narzędziem, bo szczególnie w tym obszarze, który...
pracuje dla klientów i ludzie są rozproszeni w projektach, no to jakby ciężko mieć ten kontakt tam z 70 konsultantami, tak? Ale udało się to zrobić i fajnie to narzędzie Happiness Index pozwala nam reagować na bieżąco właśnie. To jest trochę zastąpienie rozmów rocznych, ankiet rocznych kosztem tego, że widzimy na bieżąco, reagujemy, bo tam dalej w tle jakby widać historię, czyli jak ktoś daje komentarz jeszcze do Happiness Indexu, to wokół tego toczy się wątek i rozmowa i ten lider się tym opiekuje. Jak potrzebuje wsparcia, to prosi o pomoc. Dobra, dzięki. Andrzej, ta koncepcja, do której ja dorosłem chyba z moim wspólnikiem, że ludzie też muszą, każdy musi wziąć odpowiedzialność za swoje życie, że możemy zrobić dużo i dać pewne narzędzia, ale jeżeli ktoś, to trochę jak z tym doprowadzeniem konia do wodopoju, tak? Można go doprowadzić, ale on musi sam się napić. I trochę ta koncepcja i taka filozofia przez ten rok jest nam bliższa i to było też trudne dla ludzi, bo wcześniej no, było mocne skupienie człowieku i ten człowiek był na pierwszym miejscu na tym pudle. Więc teraz jak powiedzieliśmy, ok, chcemy też patrzeć na biznes, bo niestety, no żeby to wszystko sfinansować, to biznes musi iść i musi się też kręcić, firma musi działać. Też nasi osoby, które trochę pracowały sprzedażowo, też tam zwracały uwagę, no, że jak oni idą do klienta z prezentacją i pokazują, że pracownik jest wyżej, a klient jest niżej, to klient się tak trochę patrzy na nich dziwnie. Więc de facto mieliśmy intencje cały czas takie, ale przez te prezentacje i taki sposób opowiadania mój, no niektórzy mieli wrażenie, że klient dla nas nie ma znaczenia, nie? Więc teraz trochę to naprostowaliśmy, no i to też było dla niektórych trudne, czy no to zmiana, tak, dosyć duża zmiana. Ale to może właśnie jest kwestia złapania tej harmonii właściwej między poszczególnymi ćwiartkami, obszarami. Tak. I to no właśnie to jest turkusowe. Tak, i to złapanie tej harmonii jest trudne, bo mamy tendencję do łapania jednej rzeczy i trzymania się. I to też trzeba przyznać, że to ja byłem tym, który starał się trzymać takiej roli bardzo opiekuńczej. Trochę nawet tak doszliśmy do wniosku, że zrobiliśmy trochę firmę taką bardzo socjalną, tak, gdzie te socjalne rzeczy były bardzo ważne, a ja nie patrzyłem na finanse, natomiast jak zaczęliśmy trochę łapać harmonię, to z punktu widzenia firmy jest dużo lepiej jako całości, ale dla niektórych może być to z kolei trudniejsze, nie? Bo też, jak pewnie się spodziewacie, też takie środowisko też przyciąga trochę takie osoby, które potrzebują takiego większego zaopiekowania, tak? Też rekrutacja, jak była prowadzona, a mamy też takich liderów bardzo empatycznych, no to trochę przyciągaliśmy osoby, które w innych firmach jakby trudno im było się ogarnąć, a u nas no, miały fajne środowisko do rozwoju i takiego wsparcia, jako czysto ludzkiego, więc tu trochę pracy w tym roku musieliśmy to włożyć. Okej. Okay. Jeszcze jak mogę, przepraszam Piotrek, bo tutaj... Jak mogę? Dobra, bo tutaj Andrzej poruszył ten temat HR-owy i ja też miałem to pytanie, to znaczy... Tak jak powiedziałeś, mamy liderów, którzy są odpowiedzialni za HR. Ja nie wiem, jak wygląda u Was struktura, tutaj troszkę wspomniałeś ile osób i tak dalej, ja nie wiem, jakie macie projekty. Też jestem z branży IT, także dlatego dla mnie to jest bardzo interesujące. W jaki sposób organizujecie jakby, czy zapewniacie z jednej strony potrzeby firmy i z drugiej strony jakby zatrudnianie, tak? Bo nie macie jakby HR-u. Team leader zatrudnia osobę, bo akurat potrzebuje do projektu, powiedzmy. I co się później dzieje z taką osobą? W sensie, gdzie ta osoba jakby wpasowuje się w potrzeby firmy, w potrzeby biznesu, tak? Projekt się kończy i co się dzieje z tą osobą? W sensie, czy wtedy jakoś, nie wiem, zapewniacie, znaczy na pewno zatrudniacie inny projekt, czy może zatrudniacie na B2B i wtedy nie ma tego problemu jakby, czy w jaki sposób jest to organizowane całościowo, tak globalnie na całą firmę? Sorry, że tak długo... Nie, to dobrze. Wiesz co, zatrudniamy w różnych modelach. Dla mnie B2B nie oznacza, że zatrudniamy na projekt. To jest tylko forma zatrudnienia, która jest wybierana przez ludzi, bo daje, z mojej perspektywy, daje im większe netto niż umowa o pracę i to jest decyzja indywidualna. Mamy różne formy zatrudnienia. Część ludzi umowa o pracę, bo za chwilę Wam pokażę widełki płacowe. Czyli mamy widełki transparentne, każdy wybiera sobie formę i w zależności od tego, jaką wybierze, no to
to jest jego decyzja, tak? Staramy się pomóc o tyle, że kadrowa, bo mamy kadrę jakby kadrową i księgową outsourcowaną, jakby edukujemy ludzi, z czym się wiąże jaka decyzja, chociaż tak jak patrzę, oni są doskonale, każdy się doskonale w tym orientuje, bo jeżeli chodzi o jakby to jest zadbanie o swoją przyszłość. Natomiast dużą uwagę, Rafał, przywiązujemy do procesu rekrutacji, rozmowie o kulturze, zapoznania się z tymi rzeczami naszymi i rola Patrycji, która wprowadza z liderem do firmy osobę i na procesie rekrutacji też już to mocno wałkujemy, żeby dopasować osobę do firmy, a merytoryka jest dla nas drugorzędna. Wręcz to, co pokazywałem z macierzą kompetencji, to ja wychodzę z założenia, że nawet CV dla mnie nie ma znaczenia. Że jak ja zobaczę kluczowe kompetencje i zainteresowanie i mam swoje takie karty, które udostępnię za 3 tygodnie też dla wszystkich, to my rekrutację w ten sposób staramy się prowadzić. I każdy lider faktycznie w swoim obszarze rekrutuje, bo biznesowo mamy 2 obszary. Jeden to taki bardziej team leasing, umowy ramowe i dostarczanie najlepiej całych zespołów do klienta, ale to klient zarządza projektem i to, tym zajmuje się mój wspólnik. Natomiast ja się zajmuję tą częścią, my realizujemy projekt, my bierzemy za niego odpowiedzialność i de facto teraz nie ma różnicy, bo wszyscy są zdalnie, no nie? Kiedyś było tak, że ci, którzy realizowali projekty, siedzieli w biurze, ale to też jest teraz jakby trudne, bo gro klientów ze względu na przykład na ochronę danych osobowych już nie chce dawać projektów nam do realizacji w biurze. Tak, także tu jest duże skupienie na procesie rekrutacji, a potem onboardingu, gdzie przechodzimy przez culture booka, tłumaczymy wszystko jeszcze raz i naprawdę chcemy, żeby osoba świadomie podjęła decyzję, czy to jej odpowiada taki sposób, w jakim my pracujemy. To nie wiem, czy odpowiedziałem, Rafał. Znaczy ja ten proces rozumiem, bo u nas to działa podobnie, mniej więcej, tak, gdzie jest tłumaczone i tak dalej. Mnie bardziej interesowało, wiesz, jak zapewniacie, że zatrudnianie jest jakby zsynchronizowane dla całej firmy. W sensie no nie, to, wiesz, to inaczej, to działa forum projektów, tak, czyli każda osoba, to za chwilę też pokażę, może zgłosić w tym momencie, widzi listę dostępnych projektów, może przejść do dowolnego, do którego chce. I teraz, jeżeli kończy się projekt, to znowu wszystkie obszary mogą zaproponować jej pracę. Tak, staramy się znaleźć, a jeżeli, teraz rozumiem. Jeżeli okazuje się, że jej nie mamy, no to mamy tak zwaną ławkę czekających na projekt, więc mamy te projekty nasze produktowe. Jeżeli dalej okazuje się, że nie ma, no to rozmawiamy uczciwie, tak? Nieraz jest tak, że ktoś mówi, dobra, jeżeli będę czekał na projekt miesiąc, dwa, no to zardzewieję, znajdę sobie projekt na zewnątrz. Mamy też takich delikwentów, którzy sami szukają zgłoszenia i mówią, że chcą się zatrudnić, ale przez nas dalej, tak? Także to różne są modele. Natomiast forum projektów, za chwilę je zobaczysz, jest prostym mechanizmem, który pozwala każdemu wybrać projekt w różnych obszarach. Dobra? Super, to była właśnie odpowiedź, na którą czekałem. Dziękuję. Happiness Index też u nas jest transparentny, tak? Czyli każdy widzi każdego Happiness Index i tu jest tylko pokazane są trendy, że zauważamy, czy komuś rośnie, czy spada i w zależności od tego lider reaguje, a te oczka pozwalają w aplikacji ustawić każdemu kliknąć widzę twój Happiness Index i ta osoba, która ustawiła, dostaje informację zwrotną, że nie wiem, prezes zauważył, lider zespołu, kolega z zespołu i tam toczy rozmowy wewnątrz, tak? To jest ten przykład culture booka, czyli tu mamy zaufanie, no i pod to podpięte są kartki, to gdzieś było z początków aplikacji, teraz tam mamy powyżej 10 tysięcy praktycznie w większości tych wartości, które dla nas są istotne i też o tych wartościach rozmawiamy na etapie rekrutacji i takiego dopasowania do tego. I jak my rozumiemy wartości, bo niestety wartości są mocno abstrakcyjne, więc my do każdej wartości mamy przypisane konkretne zachowania i definicje, jak my rozumiemy tam współpracę, zaufanie, zaangażowanie. To jest przykład jeszcze sprzed pandemii OKR-ów, czyli każdy zespół, każda tablica OKR-owa wisiała sobie na biurze.
Teraz nawet szczerze mówiąc nie wiem, jak to jest robione w poszczególnych zespołach. Chyba na naszym takim wallu firmowym, gdzie każdy team się ogłasza, to tam ma swoją technikę. I teraz to trochę, Rafał, w autonomii pokażę te rzeczy, o które się pytałeś, czyli transparentne widełki płacowe, transparentne awanse i to są już nasze autorskie pomysły, do których my dochodziliśmy, tak? Forum projektów, system szkoleń, to Wam już mówiłem, delegation board, czyli taka technika też z managementu 3.0. No i tutaj są, króciutko to wspomnę bez omawiania, czyli startup procesor, czyli mamy taką inicjatywę, że każdy może zgłosić pomysł. Jeżeli go finansujemy, to zakładamy oddzielną spółkę i dzielimy się udziałami i tak działają już trzy inicjatywy, czyli Team Toolbox tak powstał, gdzie podzieliliśmy się udziałami, Wizards, czyli takie rozwiązanie, które zrobiliśmy do anonimizacji i retencji danych, Gears, do tam kalkulator składek w ubezpieczeniach, czyli to jest taka inicjatywa i drugi R&D, który działa jako oddzielny obszar, gdzie też każdy się może zgłosić i mówić, OK, chciałbym bardziej rozpoznawać nowe rzeczy i to miało formę zespołu, teraz się przekształciło znowu w taki model rozproszony, że nie ma przejścia do takiego zespołu, tylko każdy zespół może poprosić o wolny czas na rozpoznanie jakiejś technologii, która jest istotna z punktu widzenia firmy. Jeżeli jest do tego uzasadnienie, to nie? No i tam market inicjatyw to powiedzmy i system kafeteryjny to są takie dodatkowe rzeczy. I teraz jak działają forum projektów? W prosty sposób. Mamy całe wszystkie ogłoszenia o nowych projektach, wolnych miejscach w projektach, we wszystkich obszarach pojawiają się na jednej tablicy. Każdy może się zgłosić i zmienić projekt. Oczywiście jest to proces tam uzgadniania między jednym liderem, drugim liderem, jakby procesu przejścia, tak żeby klient był tutaj też zadowolony i nie był zniesmaczony tym. Pamiętam, jak to chcieliśmy zrobić, to mój wspólnik mówił, rozwalimy system, po prostu wszyscy będą chcieli zmienić projekt, klienci nas uduszą. Okazało się, że na 100 osób, 5 osób się zgłosiło do zmiany, że te więzi w zespole są tak silne, że nikt nie chce zostawiać kolegów. To musiało być naprawdę wyjątkowe sytuacje i bardziej związane z relacją z klientem niż z relacją z zespołem, tak? I zrobiliśmy te tranzycje i bardzo mało osób zmienia projekt. Natomiast jeżeli komuś kończy się projekt, to jak najbardziej z tej listy może korzystać i to z determinacją komunikujemy cały czas. Fizycznie to się odbywa, Rafał, tak, że mamy w tej naszej aplikacji Team Toolboxa też taki moduł walla i po prostu idzie komunikat z hashtagiem forum, który jest tu zakreślony i każdy jak sobie tam kliknie w aplikacji, to dostaje powiadomienie, może przeglądać aktualne oferty, jak one już schodzą, no to są, dostają tam hashtaga nieaktualne, wszyscy wszystko widzą, nie? Wokół tego toczy się tam dyskusja, ktoś, kto już jest w projekcie, do którego jest wolny wakat, opisuje, pisze, jak mu się tam pracuje, czy warto, czy nie warto i to w ten sposób funkcjonuje. Tablica awansu. Jeszcze tak, jeśli mogę zadać pytanie, jeszcze tak trochę wtrącę, bo jak mówiłeś o tych liderach, to zastanawiam się, czy to są liderzy w poszczególnych projektach, czy w poszczególnych technologiach? Nie, są liderzy zespołów, czyli nie wiem, można powiedzieć, że tak, liderem dla nas jest faktycznie osoba, która kieruje projektem i to jest w jednym przypadku Scrum Master, w innym przypadku kierownik projektu albo lider zespołu, w tym sensie, że to jest, jak mamy projekty u klientów, to my ich nie prowadzimy, to jest osoba, która opiekuje się zespołem, tak? Okej, rozumiem. Dzięki. Okej, czyli liderzy są po organizacji, a nie po innych perspektywach. Znaczy patrząc na tych, którzy przejmują rolę HR-ową, tak? W ten sposób. Tak, wiesz co, na przykład DevOpsi mają swojego lidera i DevOpsi są w skrosie organizacji, latają po różnych projektach. Tak. Duro ma swojego lidera, Paulinę, czyli są takie chyba dwa zespoły tylko, Paulina właśnie i Michał, którzy pracują na rzecz różnych obszarów. Jeżeli teraz obszar ten, który zajmuje się umowami ramowymi, tam liderem jest osoba, która odpowiada za sprzedaż.
ale ma dziewczynę, która z nią współpracuje, która na bieżąco pracuje już z zespołami, ale lider jest jeden, tak? Także w strukturze mamy także, chyba nie ma takiej zasady, jak u mnie są z kolei projekty, to liderem jest osoba, która nadzoruje projekt. Natomiast odeszliśmy od takich liderów na przykład developmentu, bo deweloperzy są rozbici po wielu projektach w rozproszeniu i się okazało, że nikt nie chce pełnić roli na pełny etat lidera developmentu i nie pracować w projekcie, bo de facto nie pracując w projekcie, on się nie rozwija. Tak? No, kompetencje facto, technologiczne. Tak, on de facto pełni rolę wtedy HR-ową. Tak? No i mieliśmy, jakby mamy wspaniałego kolegę, który tam, jak bardzo rzadko się zdarza, żeby osoba tak techniczna z takim dużym potencjałem i wiedzą miała też te kompetencje społeczne, i on właśnie się śmiał, że on de facto jest bardziej HR-owcem już niż architektem. Tak? Ale to słuszna uwaga, no tak jest. No. Tak jest, no i to jest trochę też de facto, jak ktoś jest dobry w czymś, to chcemy z niego zrobić menadżera albo lidera. I Artur długo wytrzymywał, ale ostatecznie od nas odszedł i jest teraz, nie wiem, odpowiada za kilkadziesiąt krajów w zakresie bezpieczeństwa, Goldman Sachs, no bo miara się przelała, no niestety za dużo tego było i za dużo tych rzeczy, bo jak masz zespół 70-osobowy jako lider developmentu i chcesz jeszcze dalej się rozwijać technicznie, to dziś nie zauważyliśmy tego momentu, tak? Ale żyjemy w dobrych relacjach i Artur dalej jest udziałowcem Wizardów, czyli tego produktu do anonimizacji i retencji danych, tak? Ale trochę tutaj było emocji. Wracam do tablicy awansów, czyli każdy sam może się zgłosić albo kolega może zgłosić inną osobę i jest prosta tablica kanbanowa. Zgłaszam się, że jestem gotowy do awansu, chcę awansować i mamy ściśle określony proces zbierania feedback. Piotrze, wejdę słowo. Co u was jest awansem? Co nazywacie u siebie awansem po prostu? Wiesz co? Przeskoczenie, tak tutaj na dole masz junior, regular, senior, architekt. Okej, okay. Dobra. Jeżeli ktoś mówi, jestem juniorem, jestem gotowy do regulara i każdy widzi transparentnie, kto wisi w jakim torze, czyli patrzy na regularów i mówi, aha, ja jestem w projekcie z tymi ludźmi, uważam, że dobry, chciałbym awansować. Nie ma tu ograniczeń, że ktoś musi mieć 10-15 lat doświadczenia, 3 lata doświadczenia. Jeżeli jest gotowy, się zgłasza, przechodzi przez proces, on jest całkowicie transparentny, kończy się prezentacją dla wszystkich, otwartą, gdzie goś mówi, ok, co zrobił przez ten czas, jakie ma plany rozwojowe, to wisi w ogóle na tym wallu i każdy może podjąć tą rękawicę. Dużo częściej się zdarza, że kolega zgłasza innego kolegę i mówi, ten chłopak już jest gotowy, proponuje go do awansu. Rozumiem, że po prostu są jasne kryteria przejścia z juniora na regulara, na seniora na architekta. Nie ma żadnych kryteriów. Okej, okay, no właśnie. Kryteria są ustalane indywidualnie. Dlaczego? Dlatego, że mam takie osoby, które pracują z nami 15 lat, byli moimi studentami. Ja wiem, że on nigdy nie zda certyfikatu, bo ma blokadę albo blokadę przed wystąpieniami publicznymi, a jest świetnym fachowcem i jest architektem, no nie? Mhm. Więc nie ma żadnych kryteriów, to jest indywidualna ścieżka, którą każdy sam przechodzi, co więcej, znowu to jest to odwrócenie, to on zbiera feedback, to on przygotowuje plan, to on go prezentuje i pokazuje, go broni, a potem go realizuje. Czyli to jest takie publiczne zobowiązanie. Przechodzę, bo uważam, że jestem, i to jest dużo trudniejsze dla ludzi, tak, no bo musisz przed wszystkimi stać, choć jestem gotowy zostać seniorem, a ja mam dopiero 2 lata doświadczenia. Gościowie, którzy pracują 10 lat. Nie ma dla mnie to znaczenia. Znaczy, dla mnie to jest ciekawy temat, z chęcią tam poza bym z tobą pogadał właśnie na ten temat, bo to jest dość duże wyzwanie w wielu firmach. To kiedy ja mogę być regularem? Ale to nie, to po twojej stronie. Jak to po mojej? To firma. No właśnie. No właśnie. No i my przeszliśmy i wszyscy wiedzą, że tak samo z podwyżką jest, tak, że i ktoś mówi, ok, ja dalej jestem w tym torze, za chwilę pokażę widełki płacowe, dalej chcę być regularem, ale chcę podwyżkę, to nie przychodzi do mnie, idzie do swojego lidera, bo lider zna budżety, wie, czym dysponuje, jaka jest marża i de facto przechodzi podobną ścieżkę. Zbiera sobie feedback, rozmawia z nim o tym, tyle, że tego nie komunikujemy już, tak, bo że same wynagrodzenia co do konkretów nie są transparentne, transparentne są widełki.
A to tylko, a chcieliście, żeby były transparentne, czy szliście w tym kierunku? Wiesz, po prostu... proponowałem, ale nie było chęci i gotowości. Tak, myślę, że jak kiedy będzie gotowość, jakby to już niedaleko od tego jest, to zaraz wam pokażę, jak to wygląda, bo tak samo na tym wallu są te awanse. Czyli wszystkie informacje o tym, że ktoś się zgłosił do awansu, że jest w procesie, że jest prezentacja, wszystko jest otwarte i widoczne dla wszystkich. No i mamy widełki płacowe, czyli znowu, pytałeś się, Rafał, o umowy B2B. Jest w podziale. Umowa o pracę tyle, B2B tyle. Wszystko jest przeliczane, tak? Czyli w B2B doliczamy tam urlop, wszystkie te rzeczy, żeby było tam porówno i uczciwie. No i jest dla każdej pozycji w każdym zespole od do widełki, każdy je zna. Każdy wie, że jak jest regularem, to ma, nie wiem, od tam 65 do 85, ale nikt nie zna swojej dokładnej tam wartości, nie? Natomiast od czego zależy dokładna wartość? No, od tego, jak sobie tam, od projektu, od wielu rzeczy, tak? Że to można powiedzieć, że ten regular też jest stopniowany, że mamy regulara, który nie wiem, ma większe doświadczenie, ma większe kompetencje, gdzieś jest w projekcie, w którym są większe budżety, no to jest szereg tam rzeczy, które bierzemy pod uwagę. Zdarza się nieraz, że to klient wręcz prosi o awans osoby, bo osoba mówi, OK, chce pełnić tutaj jakąś rolę architekta, a u nas jest seniorem, no nie? Mhm. Więc podwyżka idzie z inicjatywy tam klienta. Czy ewentualnie na to jeszcze macie nałożoną technologię, że w ramach technologii te widełki dla poszczególnych... Nie, okej. Okay. Nie, jak jest development, to jest jedna tablica developmentu, natomiast jest taka pozycja eksperta, która trochę wykracza, bo zauważyliśmy, że niektórzy nie chcą iść ścieżką do architekta. Ktoś chce być ekspertem w technologiach webowych, w Angularze i tam w tych rzeczach, mówimy, okej, to trochę nam się zastanawialiśmy, jak tu podołać, temu więc wyróżniona została rola eksperta i trzymamy się bardzo teraz mocno tego, żeby tych widełek nie niszczyć, bo wiemy, że jedna sytuacja, w której powiemy, dobra, pas, wymiękniemy i powiemy, dobra, łamiemy widełki, cały system padnie, tak? Okej. Okay. I widełki płacowe też są publikowane na tym naszym wallu. Jest hashtag widełki płacowe. Właśnie wczoraj dostałem komentarz fajny, to są najbardziej oglądane posty, tak? Czyli tam najwięcej ludzie wchodzą i jeden kolega napisał pod widełkami w developmencie wczoraj komentarz, kiedy może się spodziewać waloryzacji za 2021. No i będziemy rozmawiali, czy w ogóle waloryzacja będzie, jak to będzie przebiegało. Na razie po tym podziale na te dwa obszary zdecydowaliśmy się, że kultura i te wszystkie rzeczy utrzymujemy wspólnie i tego się trzymamy, że to jest to nasze spoiwo. Tak? Mimo że w dużej autonomii, które... O waloryzacji, czy w poprzednich latach w ogóle jakiś taki system co roku zwiększania? Nie. Nie, nie, nie. Ja raczej jestem zwolennikiem dzielenia się zyskiem wypracowanym, ale do tego jeszcze też nie doszliśmy. Dobra. Okay. Market inicjatyw to jest związany, nie wiem, czy znacie koncepcję Merit Money, czyli poza kudosami w aplikacji mamy, każdy dostaje punkty, takie żetony co tydzień, może je rozdawać, nie może zostawić sobie. Te punkty, które komuś przekazujemy, zamieniają się w wirtualną walutę. Nasi ludzie mogą zgłaszać różnego typu inicjatywy. Zazwyczaj są to inicjatywy takie CSR-owe, czyli tam wspieramy dom dziecka, wspieramy jakieś dzieci, które mają potencjał albo jakieś akcje. Osoby oddają swoje te wirtualne pieniądze, a firma płaci pieniądze za to, tak? Na te akcje. Czyli taki social benefit system, ale tworzony przez społeczność, a nie narzucany z góry. Ale są też zwykłe, nie wiem, karty do Empiku, różne takie rzeczy, to zależy, czyli zgłaszane są te rzeczy przez ludzi, a nie przez nas. Dobra, bo widzę, że wywłaszczyłem czas, więc kończymy. One on one, to krótko mówiłem, Merit Money przed chwilą wam opowiedziałem, feedback jest odwrócony, czyli nie my dajemy feedback, osoba sobie zbiera feedback w różnych sytuacjach i można prosić też w aplikacji o feedback. Więc dla mnie ten feedback, ten slajd miał tylko pokazać, że ja jako feedback to traktuję te wszystkie rzeczy, które u nas funkcjonują. Tak bardzo holistycznie, a nie, że feedback to jest tylko w ujęciu klasycznym
jakaś tam według jakiejś tam techniki rozmowa, tak? Dla mnie one on one, happiness index jest rodzajem feedbacku, kudo jest rodzajem feedbacku, merit money, fakt, że w formie docenienia, ale to wszystko składa się na feedback. Mogę tutaj jeszcze szybkie pytanko, bo z tego, co wspomniałeś wcześniej, Effective Manager, oczywiście Manager Tools, przyszło mi do głowy, także podejrzewam, że stąd inspiracja na one-on-one. Jak u Was działa ten feedback, w sensie, nie chcę powiedzieć negatywny feedback, bo nie lubię tego bardzo, konstruktywny. Ale konstruktywny, tak, taki pomocny, powiedzmy, feedback na zasadzie, że bo tutaj mamy ten team leader, czy team leader jest odpowiedzialny jakby za... Znaczy idealnie feedback powinien, że tak powiem, być od razu, tak? Coś poszło nie tak, dajemy feedback. Z praktyki wiem, że to różnie bywa. Czy ten wasz system, który macie tą aplikację, jakby zbiera ten feedback, bo sorry, trochę się zakręciłem. Osoba, która jest zainteresowana, zbiera feedback na swój temat, tak? Czy macie jakąś metodę konfrontacji, czy nie, znowu złe słowo, zweryfikowania tego feedbacku, czy jakby... w jaki sposób ten feedback jest później uzupełniany czy komentowany przez osobę, która w jakiś sposób jest, powiedzmy... Rafał, chyba wiem, o co ci chodzi. Uprawniona, czy, bo wiesz, bo mamy ten one-on-one, tak? Czyli no. Ja rozumiem ten koncept i tak dalej. Czy to jest ta osoba, która ma ten one-on-one, która jakby weryfikuje ten feedback, czy wiesz, bo to jest też w dwie strony, nie, tak? Nie wszyscy liderzy... Nie wszyscy liderzy stosują one-on-one. Większość zaczęło stosować, jak ze mną przeniosła to na swój poziom. Natomiast jeżeli ktoś zbiera feedback, to my go nie weryfikujemy. On przychodzi z tym feedbackiem, prosimy go, żeby był w aplikacji, ale jeżeli chcą mailem, to dla nas to bez różnicy. I rozmawia z osobą, jakby ten feedback jest wpleciony w te wszystkie procesy. Chcesz awansu? Zbierasz feedback, tak? Chcesz podwyżki? Jest pierwszy punkt, zbierasz feedback, tak? Kończysz okres próbny, ty zbierasz feedback, nie my ci dajemy. Tak, to ty musisz pójść, popytać się, dopytać, natomiast nie weryfikujemy tego, nie mówimy, a dobra, to przyjdź tu kolego z tymi czterema, o których poprosiło się. Nieraz prosimy, kogo ma uwzględnić w prośbie o feedback. O, to jest nasza sugestia, że poproś jeszcze tą osobę i tą, nie? Ale nie weryfikujemy tego, tu jest pełne zaufanie i to jest bardzo trudne dla zbierającego. Bo każdy jest przyzwyczajony, dobra, to niech oni mi dadzą, a ja będę się tam bronił, a tutaj no trzeba po prostu, to jest to odwrócenie tej relacji, tak? No właśnie tak. A powiedz właśnie, Piotrze, bo to mechanizmem, możemy to poukładać, ale na poziomie ludzkim, czy były jakieś bariery? Założę się, że na pewno. I no pewnie, jak się udaje to, że to ludzie chodzą i zbierają i potem idą z tym dalej? Wiesz co, no... jakby de facto ten proces ich trochę przymusza do tego. No jeżeli chcesz awansować, no to pierwszym krokiem jest... Okej, czyli taka potrzeba, mam potrzebę, żeby tą potrzebę zrealizować, to są te kroki, no musisz tak, się przejść, chłopie, nie? Albo są jasne zasady, no jeżeli chcesz awansować, dobra, no to w procesie awansu pierwszy krok to jest zebranie feedbacku. I co więcej, feedback zbierasz nie tylko od swoich kolegów z zespołu, czyli z naszej firmy. Oni już zbierają też od klienta ten feedback i to często ten feedback od klienta jest tak pozytywny, że po prostu przychodzą, ok, my mamy pozytywny feedback od klienta i co więcej, klient nam zwiększy stawkę, już jesteśmy po rozmowach i de facto ten proces już jest, wiadomo, że on się skończy, jakby z założenia on się kończy sukcesem, czyli my wszystkim mówimy, nie stresujcie się, nawet ta prezentacja końcowa, bo to jest to może być stresem, tak? Skończyła się, jakby my z założenia mówimy, każdy proces awansu kończy się pozytywnie, on się nie skończy negatywnie. To jeszcze jedno pytanie tutaj do tego, czy jakiś szablon arkusza, nie arkusza, takiego pomocnego, idę do kolegi, gdzieś do klienta zebrać feedback, to idę z pustą kartką i zapisuję jak chcę, czy mam pewien pomocny szablon do tego? Wiesz co, mi osobiście najbardziej podoba się ten szablon i go tam, ja zacząłem preferować. Ja nie pamiętam, tam jest start, stop, continue. Tak, to pięć rzeczy, tak. Tak, bo ja doszedłem do wniosku, że feedback często był bardzo taki, trwał długo, mało konkretny, a tam jak się go spisuje, to trzeba po prostu
są konkretne zdania, które mamy początek, trzeba je zamknąć. I mamy tam taką podpowiedź, że jak nie wiesz co, to skorzystaj z tego szablonu, tak? Zacznij te zdania, pójdzie ci łatwiej. Czyli start, stop, more or less, continue. Wiesz co, tam trzy są, start, stop, continue. Okej. Okay. U nas w tym modelu. Jeszcze Grzegorz miał pytanie, Ania odnośnie feedbacku, więc jeżeli nie zostało wyczerpane, to zadawajcie. A to paszczowo najlepiej, bo to paszczowo, lepiej. Paszczowo, tak, tak, dokładnie. No to chyba paszcze nam się jakoś nie chcą objawić. Grzegorza było pytanie, co dalej z feedbackiem, co jest po zebraniu wszystkich opinii, co się z tym dzieje dalej, to trochę chyba odpowiedziałeś, nie wiem, czy wystarczająco. Wiesz co, to krótko jakby ten proces dalej zakłada, jak zebrałeś, to przygotowujesz sobie jakby takie podsumowanie, co udało ci się, dlaczego uważasz, że jakby powinieneś awansować, jaki masz plan rozwojowy na przyszłość i kończy się to prezentacją, gdzie wszyscy są zapraszani, kto chce, może być. I kończy się spisaniem tego w formie z krótkiego dokumenciku, który docelowo chcemy upubliczniać na tym naszym wallu. Tak? Na razie on jest tam pokazywany w prezentacji, ale będzie docelowo też całkowicie transparentny. I pytanie od Ani, czy zespół jest jakoś przygotowany do dawania feedbacku? Czy jest postać, jeżeli mieliśmy szereg szkoleń z komunikacji, z dawania feedbacku, przeszła przez to cała firma, natomiast tutaj ja jestem zdania, że bez praktykowania nie da się tego nauczyć, tak, w teorii, więc raczej mówimy tak, jeżeli ktoś ma z tym problem, zawsze może powiedzieć, będziemy pomagali. Jakby jakoś, wiesz co, ja jestem zaskoczony pozytywnie, bo nam się wydawało, że ludzie mają z tym problem. Okazuje się, że oni bardzo dobrze dają ten feedback. Tylko rzadko była okazja ku temu. Często jest takie ryzyko, że jak ja idę do kolegi, to kolega jak mi odpowiada, to tak, no nie, no miły jestem, nie, no to okej, okay, to okej. Okay. I tych rzeczy, które go na przykład bolą, nie mówi. I jak z tym sobie radzicie? Wiesz co, to ja tego nie zauważyłem. Okay. Widziałem właśnie ten model start, stop, continue jakby trochę wymusza napisanie, co goś ma przestać robić, nie? Okej. Okay. I jak on jest niewypełniony, to zawsze osoba, która prowadzi ten proces, ten lider, no może się dopytać, tak? Porozmawiać sobie z tą osobą. Natomiast ja byłem pozytywnie zaskoczony, bardzo wyczerpującym i wręcz radykalnym tym feedbackiem. Nie chciałem, żeby ludzie mieli z tym problem, a jeżeli będą mieli, no to trochę w myśl tego, to jest trochę ich problem. My możemy im pomóc. Natomiast no, jeżeli ktoś nie chce dać feedbacku i chce dalej tam w głowie mieć jakieś tam myśli i interpretować rzeczywistość, no to ja w jego głowę nie wejdę, no nie? Dajemy narzędzie i mówimy, możemy ci pomóc, ale musisz to ty wyjść z inicjatywą i poprosić o pomoc. Okej, okay, dzięki. Ja osobiście bardzo cenię sobie, jeżeli chodzi o komunikację, to też byłem kiedyś na szkoleniu i tam też użyczam książek i trochę tam dzielę się wiedzą w firmie, komunikację transformującą, to jest taka nowozelandczyka koncepcja, która jest wdrożona tam w parlamencie, każdy kurczę z rządu przechodzi przez to szkolenie, każdy uczeń średniej szkoły i to mi się podoba, bo tam jest zasadnicze pytanie, trzeba sobie zadać, czy to jest mój problem, czy innej osoby, nie? Jakby ten rok to jest też, ja bym powiedział, zatrzymanie nad opiekuńczości, ale w takim złym z tego słowa znaczeniu, z naszej perspektywy. Czy ja mogę dalej, czy te odpowiedzi? Już, nie wiem, jeżeli komuś, ktoś potrzebuje jeszcze do powiedzenia czegokolwiek, to dawajcie znać, czy na czacie, czy poprzez, czy paszczowo, jak to Andrzej mówi, a na razie pytań nie ma w czacie. Dobra. I słuchajcie, ten slajd to jest dla mnie takie podsumowanie, że z jednej strony chcemy dbać o kulturę, z drugiej o rozwój. Dla mnie te dbanie o te dwie rzeczy powoduje, że my mamy średnią długość pracy i tak dwa razy dłuższą niż na rynku. Czyli tak jak my mierzymy, no to mamy praktycznie, dochodzimy do 4 lat średni staż pracy tam programisty. Na rynku warszawskim jest to dużo już poniżej 2 lat, tak? Czyli jest duża rotacja.
Natomiast jeżeli nie będzie rozwoju, a będzie kultura, no to jest fajne środowisko pracy, ale ktoś będzie szukał rozwoju. Jeżeli jest rozwój, a nie ma tych aspektów społecznych, no to będzie szukał tej fajnej, tego fajnego środowiska, więc warto zadbać o te dwie przestrzenie. No i tutaj są rzeczy, które mnie inspirowały w tej drodze, tak? Czyli tam używamy w projektach Scruma, ale ja bardziej lubię Agile, lubię Management 3.0 i tam konkretne techniki, lubię wizualizację Kanbana, bardzo lubię Chris Dena i Szwedów, bo uważam, że jakby byli Amerykanami, to by to sprzedali, podobnie jak te wszystkie inne koncepcje, a to udostępniają za darmo. I polecam wam tą stronę, bo tam jest wszystko, jak prowadzić taką... Oni pewnie nie wiedzą, że u nas były spółdzielnie, że my to przez to przechodziliśmy, no ale ja bym to nazwał spółdzielnią, która też przechodzi pewnie swoje problemy, tak, ale... No i szereg autorskich pomysłów, czyli właśnie te forum projektów, widełki płacowe, transparentne awanse, to jest coś, co jakby nam się wykluło, żeby odwracać ten sposób myślenia, nie? I de facto ułatwiać, żeby ta struktura nie musiała mieć zespołu, który będzie przepychał awanse, przepychał podwyżki, rozmawiał o tych rzeczach, tylko te techniki pozwalają właśnie mieć zero HR-ów, bo de facto są procesy, które są realizowane przez wszystkich, są transparentne i nie potrzeba tam nikogo, kto będzie kogoś przeprowadzał przez proces awansu. Okej, tu jest takie nasze DNA spisane, które będziecie mieli, myślę, że tutaj nie ma się co rozwodzić na wzór, natomiast ten slajd powstał niedawno, bo ja napisałem nawet ostatnio taki na naszym blogu krótki artykuł, który też podsyłamy naszym klientom na dzień dobry, mówiąc, jak my pracujemy, tak, że faktycznie, zauważcie tutaj, people, project, profit, imbalance, a kiedyś było people, project, profit, dokładnie w takiej kolejności, a teraz chcę mieć to w harmonii i w balansie. Jesteśmy skupieni na człowieku, nie chcemy być najtańsi kosztowo, ale chcemy być najtańsi kosztowo, ale nie cenowo, czyli mówię, nasze stawki nie będą najniższe, ale chcemy ci dostarczyć wartość, która będzie cię kosztowała najmniej. Tak? To jest przesłanie do klientów. Rekrutujemy, sorry, że to trochę po angielsku, trochę po polsku, bo niektóre hasła po prostu trudno mi przetłumaczyć, że rekrutujemy dla tego podejścia i kultury, a nie dla kompetencji, bo zauważamy, że bardzo łatwo zbudować kompetencje, dużo trudniej zmienić ten mindset. Wszyscy sprzedajemy lub pomagamy sprzedawać, co fajnie się u nas sprawdzało, że wszyscy podjęli akcję i rękawice i z 15 osób siedziało na LinkedIn i poszerzało swoje zasięgi, że nie bezpośrednio sprzedają, ale poszerzając zasięgi, dają nam przestrzeń do tego, że docieramy do większego grona klientów. Ten leader to leader, że nie ma, że jakby każdy może być liderem i każdy może mieć tu wpływ na wszystko. No i ta koncepcja zero HR-u, która tam była trudna i myślę, że ten rok był faktycznie taki dosyć burzliwy, ale mam wrażenie, że wchodzimy z niego wzmocnieni i że to też będzie pozytywne, tak? To chyba wszystko. Tutaj macie linki do właśnie prezentacji o kulturze, która jest dużo szersza i tam są opisane wszystkie narzędzia. Culture Booka, który jest książeczką, gdzie opisujemy poszczególne rzeczy. One są dostępne na stronie. Tu jest artykuł, który o naszej kulturze pojawił się ostatnio w Harvard Business Review i też link do podcastu, gdzie można posłuchać tej rozmowy o Managementie 3.0, którą tam ja z Donatą przeprowadzałem, więc macie takie materiały. Prześlę jeszcze linki z książkami, artykułami, które dla mnie tam są ważne, jakbyście chcieli skorzystać. I kudos dla was za poranne wstanie. Ja rozumiem, że prezentacja będzie dostępna po prostu. Bo tak, prezentację przekażę Paulinie, zresztą Paulinka już ją ma. Tą, którą tutaj macie w linku, która jest na stronie, jest dużo szersza, więc tam dla Paulin w Kalifornii jest też w wersji angielskiej, tak? Ten materiał. Czerwuk, jak i prezentacja na stronie są w wersji anglojęzycznej też.
podepniemy wszystkie materiały, znaczy nagranie na YouTubie, materiały na stronie turkusowych śniadań, w związku z tym do wszystkiego będziecie mogli dotrzeć. Jakby ktoś się zagubił, to piszcie do nas. Słuchajcie, to myślę, że teraz możemy przejść przez pytania, bo jak mogę odpowiedzieć, to chętnie... Ja mam dwa zagadnienia, które chyba nie zostały poruszone. One gdzieś tam są, ale z punktu widzenia w ogóle sposobu działania firmy wydają się dość istotne i są wskazane jako istotne praktyki przy firmach turkusowych. Sposób podejścia do konfliktów. Jak sobie radzicie z konfliktem? To pierwsze, a drugie sposób podejmowania decyzji. Tylko takie dwie rzeczy. Jaka praktyka? Wiesz co, to z podejmowaniem decyzji to stosujemy delegation board, czyli liderzy mają z zarządem umówiony poziom delegacji, na który się umawiamy, a resztę to już oni sobie to organizują we własnym zakresie. Czyli na przykład powiedzieć, że u mnie w projekcie lider projektu sam decyduje o tym, czy komuś daje podwyżkę, czy nie, i to jest jego, ma to na szóstkę, informuje mnie o tym, ale sam podejmuje decyzję, nie? O zatrudnieniu też. To mamy... Nie na siódemkę, nie na siódemkę, na szóstkę? Wiesz co, siódemka oznacza... Wiem. Rób co chcesz. Siódemkę mam z... Na przykład z Basią w sekretariacie, pamiętam, siódemka była, Basia przyszła do mnie z informacją, że trzeba wymienić lodówkę w kuchni. Zawsze to opowiadam. Ja mówię, okej, Basia, i przyniosła tam ze 30 różnych ofert, różnych lodówek w różnych wariantach. I umówiliśmy się, masz siódemkę z ograniczonym budżetem 3,5 tysiąca złotych. I wróciła po tygodniu, lodówka była kupiona i przyszła taka szczęśliwa, mówiąc, okej, się to sprawdziło, bo nie bałam się, że jak podejmę decyzji o tym, że kupiłam białą Amikę, a ty byś wolał srebrnego Boscha, to będziesz się mnie pytał, dlaczego, nie? Także na siódemka nie jest taka łatwa, by pozorom. Nie, dokładnie. Taka informacja dla pozostałych. Delegation board jest super narzędziem. Szóstka, o której mówi Piotr, to jest na zasadzie, ty decydujesz, tylko daj mi informację, nic poza tym, a siódemka, ty decydujesz, nie zawracaj mi głowy w ogóle. Tak, a zero, a jedynka oznacza, ja decyduję i nie muszę cię o tym informować, czyli z jednej strony mam tryb wojskowy, w drugim taki pełną delegację, ale pomiędzy jest sam szereg możliwości. Czwórka oznacza, wspólnie podejmujemy decyzję, tak? I to też jest w projektach, różne osoby, różni kierownicy projektu czy Scrum Masterowie mają różne poziomy w tych samych obszarach, bo tu możesz też nadać kontekst, jak ktoś jest gotowy, jak już zna te nasze wszystkie rzeczy, że ktoś będzie gotowy, żeby sam podjąć decyzję o podwyżce, a drugi będzie chciał to jeszcze konsultować, tak? Grzegorzu, na twoje pytanie, to narzędzie, o którym tutaj Piotrek mówi, ja trochę uzupełniam, to jest w ramach Management 3.0. Rafał już właśnie podesłał. Tak, dokładnie. Tak. Także bardzo dobrze tam opisałem. Ja mam tam, też będą linki do tego, ja chyba też jakiś artykuł popełniłem na LinkedIn o tym, więc w tych plikach, które w tym Culture Booku znajdziecie tam szereg linków do różnych narzędzi. Okay. To chodzi o podejmowanie decyzji, aczkolwiek to teraz mamy też taką rozmowę w tym jednym z naszych tych startupowych przedsięwzięć, gdzie właśnie tam koledzy, którzy tam dostali udział, mówią, kurczę, ale to tak trudno podjąć decyzję, my nie mamy pełnych danych, nie? To jakbym wiedział, że to się sprzeda, to bym podjął taką decyzję, ale to może jeszcze miesiąc poczekam, ale tu się boję. Ja mówię, witaj w klubie. To tak jest, że my wszystkie, większość decyzji podejmujemy w warunkach niepewności, mając część informacji i podejmując najlepszą decyzję z możliwych, tak? I niekiedy idziemy na skróty, więc ten delegation board jest takim... Ja to traktuję bardziej, że to jest dla mnie coś, co pilnuje moich napędów, żebym nie skracał sobie ścieżki, a dla kolegów, którzy ze mną mają delegation board, to jest podpowiedź, że okej, jeżeli ja gdzieś zrobię ten skrót, to oni przychodzą i często miałem takie sytuacje, że ktoś mówi, słuchaj, nie było mnie, byłem na urlopie, przyszedł chłopak tam, jeszcze przed czasami, gdy były te procesy o podwyżkę postawił się przed faktem, ale ty się zgodziłeś, nie skonsultowałeś tego ze mną. To mówi, zostaje
to na poziomie piątym, czy chcesz jednak, że to ty będziesz podejmował decyzję? Ja mówię, sorry, przy wszystkich zostaje na piątce. Za tydzień miał tą samą sytuację, zrobiłby to samo, no nie? Ale chodziło o zasadę, bo de facto do niego przyszedł inny gość, też go podstawił przed ścianą, on mu dał podwyżkę, tak? Ale chodziło o to, że umawialiśmy się na coś innego i faktycznie to ja wtedy podjąłem decyzję, nie on. Więc to jest trochę taki element, który fajnie pilnuje tego. Natomiast twoje pytanie o konflikty, to ja zauważyłem jedną rzecz. Ten rok był trudny, ale on spowodował, że zniknęło nam dużo konfliktów, które powstawały dlatego, że mając centralny zespół, który dbał o ludzi, to trochę jak Scrum Masterowie. Jak jest podział między Scrum Masterem, kiedyś mieliśmy wiele lat temu osobę, która chciała być Scrum Masterem i był w projekcie Scrum Master i kierownik projektu. I oni mieli rozbieżne cele. Tak, Scrum Master chciał dbać o zespół, a kierownik musiał jeszcze zadbać o klienta i o budżet. I de facto przychodzi, jakby mówiąc, że nie mogą się dogadać. I my mieliśmy trochę sytuację taką, że zespół Culture and People, dbając o ludzi i robiąc to centralnie, trochę nie widział kontekstu klienta i tego, co się dzieje w relacji z klientem. Teraz jeżeli odpowiada za to lider, to on ma wszystkie informacje, żeby podejmować decyzję. Czyli jeżeli pracownik, nie wiem, jest niezadowolony z projektu, z klienta, to on jest w stanie to wyjaśnić z klientem, bo zna kontekst też biznesowy. I zniknęło wiele takich konfliktów jakby między liderami, bo odpowiedzialności były podzielone, ale de facto ktoś wchodził, mówił, kurczę, tutaj ta osoba w projekcie jest niezadbana. No i to lider się burzył, no bo wkładał całe serce w to, żeby tam jakoś opanować sytuację. Teraz jak ma tą odpowiedzialność, czyli de facto zdelegowaliśmy tą odpowiedzialność za wszystkie elementy do miejsca najbliżej, gdzie dzieją się wszystkie rzeczy, bez przenoszenia jej do centrali, do centralnego, gdzie ktoś siedzi w centralnym pokoju w jednym miejscu i dba o, pociąga różne sznurki, tak? Natomiast taki standard w konfliktach to jeszcze mamy taki, że jeżeli jest konflikt i to wisi taka tablica też o tym, no to staraj się sam go rozwiązać. Jak masz problem, możesz poprosić o pomoc kogoś, do kogo masz zaufanie. Rozwiązujcie dalej. Jeżeli dalej nie dajecie rady, to kolejna ścieżka to jest zespół Culture and People. Jeżeli dalej nie dajecie rady, wynajmijmy zewnętrznego coacha. Ścieżka. Okej, okay, czyli reasumując, jeżeli chodzi o ten obszar, to tak jak ja to usłyszałem i zrozumiałem, to z jednej strony jest w ogóle ustawienie tak odpowiedzialności, żeby one wspierały, a nie przeszkadzały. Mhm. Drugie, to co było wcześniej, myślę, że jest bardzo istotne, taka kultura feedbacku, ale takiego zdrowego, właściwego feedbacku, to też robi pewną atmosferę wokół. I to co trzecie powiedziałeś, no są pewne kroki, no sam rozwiązujesz konflikt z drugą osobą. Jeżeli nie wychodzi ci, no to bierzesz arbitra, jeżeli nie wychodzi, idzie dalej. Tak. Wiesz co, zdarza się, że na przykład wczoraj miałem kolegę, który przyszedł do mnie, tam zadzwonił, że no poczuł się źle, bo tam rozmawia z klientem, a tam inny architekt, który opiekuje się całkowicie wszystkimi projektami u tego klienta, tam zrobił jakieś spotkanie. Więc ja go poprosiłem, żeby no wrócił do tego gościa, bo wierzę, że intencje na pewno były dobre. On jakąś zrobił interpretację. Niestety w komunikacji no mamy tak, że zanim wyślemy komunikat, on przechodzi przez głowę jednej osoby, interpretację tej osoby, dociera do drugiej, ta go znowu interpretuje. Więc dzisiaj ma do mnie wrócić, jak mu poszła rozmowa, gdzie to samo powie tej osobie, co do której miał tam uwagi. Tak? I raczej staramy się odsyłać i prosić, żeby ludzie próbowali te konflikty rozwiązywać sami, jeżeli one się pojawiają. Natomiast one głównie były wśród liderów, bo mam wrażenie, że te zespoły działające na rzecz innych, no też starały się robić najlepszą robotę jak mogły. Ale teraz jak nie ma, w zasadzie mamy tylko DevOpsów, którzy pomagają, jakby są członkami różnych zespołów i Office, który świadczy usługi na rzecz wszystkich, czyli tam dba o te takie administracyjne rzeczy. Natomiast odkąd ta część taka people and culture i rekrutacji przeszła i sprzedaż do poszczególnych zespołów, to skończyły się, wiesz, konflikty między tymi zespołami. Tak, bo tak to ktoś mówił, o, sprzedaż nie sprzedaje. Teraz każdy obszar, na przykład DevOpsi, mają swoją kampanię sprzedażową, sami będą chodzili na spotkania i to jest
ich odpowiedzialność, żeby znaleźć sobie budżet, jeżeli chcą się dalej rozwijać, tak? My ich wspieramy, będziemy pomagali, ale to jest ich job. Dobra, dzięki wielkie Piotrze za odpowiedź bardzo szeroko. Proszę. Mamy jeszcze jakieś pytania? Jasiek zapalił ekran, to może ma pytanie. Tak. Przez chwilę mnie nie było, ale więc sorry, jeśli się powtórzę, albo już to pytanie wcześniej było. Mnie interesuje bardzo ten proces wdrożenia całego systemu w Twojej organizacji i jak bardzo to jest Twoje autorstwo czy Twojego wspólnika, a jak duży udział miała załoga, zespół, pracownicy w tym, jak on finalnie wygląda? Wiesz co, zaczynałem tak, że chciałem zrobić to sam po swojemu, natomiast to się zawsze kończyło porażką, bo jak tylko gdzieś się paliło i odwróciłem wzrok, to przestawało działać. Potem zmądrzałem i zaprosiłem wszystkich do współpracy, te grono liderów przede wszystkim, tak, ale jakby o tym, jak działamy, jakie są narzędzia i to, że zmiana to jest proces, to sam musiałem odkryć i teraz jedną z tych książeczek, którą wszyscy dostają jako pierwszą w pierwszym roku pracy, to jest taka książeczka, tam góry lodowe topnieją, o takich pingwinach, które tam przechodzą przez proces zmiany. Ona jest Kotlera, który napisał tą samą książkę, on jest tam guru od zmiany. Ja lubię bajki, czyli takie opowieści, które są krótkie i zapadają w pamięci. Teraz każda osoba nowa dostaje to i jakby w ten sposób też myślę, że ta świadomość, jak wygląda proces zmiany, przeszła na wszystkich i że to nie wystarczy wysłać maila i że coś się zadzieje, tak? Także raczej z tego gościa, który chciał robić sam, to wiele lat temu się zmieniło i teraz wiem, że to jest proces i te zmiany już prowadzą liderzy albo osoby, które są chętne, żeby zmianę przeprowadzić, tak? Więc uczymy się, to nie ma centralnej osoby, która tam wszystkie zmiany wdraża. Każdy lider w swoim obszarze za to odpowiada. Potrafię sobie też wyobrazić, że 110 osób to też jest bardzo wiele różnych podejść, pomysłów na te zmiany, więc jakoś to uczesać jest wyjątkowo, no jest to wyzwaniem. My jesteśmy na takim etapie, że próbujemy tą zmianę rozpocząć i no idzie nam po grudzie, pomagamy sobie wspaniałymi osobami z zewnątrz, które mają swoje doświadczenie, no ale mimo wszystko gdzieś tam brakuje nam tej masy krytycznej, żeby ta zmiana poszła tak, że wiesz, każdy chce się w to zaangażować. Nie jest to łatwe, tak? Pewnie my robiliśmy, ja też jakby z racji prowadzenia meetupu znam wiele cudownych osób, które mają dużo doświadczenia, raczej nie wspieraliśmy się osobami z zewnątrz, chociaż jakby próby były, żeby takie współpracę też odpalić, poza coachem, który z nami współpracował. Ja jestem trochę, jakby mam dużą tolerancję też na popełnianie błędów, tak? Czyli myślę sobie, że jak coś nie wyjdzie i skorygujemy kurs, to nic się złego nie stanie i to też wszystkim mówię, że nie musimy zrobić idealnie od razu, tak? Natomiast Jasiek, to pewnie jedyne, co ci mogę powiedzieć, no to wydaje mi się, że chyba najważniejsza jest tutaj determinacja. To tak jak z talentem, tak? On wcale nie jest najważniejszy, że ta determinacja powoduje, że ta zmiana się w końcu zadzieje. I ja mam jeszcze jedno takie przemyślenie, że nam dużo łatwiej wdrażać zmiany z nowymi osobami, które do nas dochodzą, bo one są w procesie rekrutacji wybierane pod względem tego podejścia, niż z osobami, które u nas są nieraz po 15 lat, bo one pamiętają czasy, gdy, moja żona to dobrze kiedyś skwitowała, że kiedyś byłem gościem, który zatrudniał, tworzył firmę, żeby realizować swoje cele. Teraz de facto chcę zgodnie z tym why pomagać innym rozwijać się, bo ja już to, co sobie zaplanowałem i wymarzyłem na studiach, to zrobiłem. Teraz to, co robię, to tylko dla przyjemności. Jak to podejście się zmieniło, to ja też inaczej na ludzi patrzę, tak? Więc to takie dwa przemyślenia mam. Jak mogę jeszcze zadać pytanko? Zadawaj.
takie bardziej refleksyjne, bo zakładam, macie macie kulturę, powiedzmy, macie kulturę i nie robicie z tego tajemnicy, tak? I zrozumiałem w czasie twojej prezentacji, że mówiłeś, że jak się przedstawiacie klientom, to opowiadacie i tutaj jak działacie, jakie są metody, jaka jest kultura, szeroko rozumiana, że tak powiem, i tak dalej. Czy zauważyłeś jakoś wpływ kultury, czy tego, czy ten przekaz, który próbujecie w takich początkowych fazach, powiedzmy, kontraktowych z klientem czy potencjalnym klientem, czy widzisz, że przyciągacie klientów, którzy są jakby zafascynowani tą waszą kulturą i czy to wpływa jakby na też rodzaj projektów, które macie? W sensie, czy unikacie trudnych klientów, nie unikacie trudnych klientów, czy oni sami jakby odpadają na zasadzie jakby takiej selekcji przez to, że macie wprowadzone takie metody i tak dalej? Wiesz co, historycznie mamy klientów, z którymi pracujemy tam 10 lat i dłużej. Wielu udało się zaprosić do nas i pokazać te elementy kultury i na przykład, nie wiem, w wielu miejscach Happiness Index jest też pokazywany klientom. Tak? Czyli po stronie klienta osoba, która z nami pracuje, ogląda ten Happiness Index i reaguje też razem z nami na to, co się dzieje. Ja teraz, tak jak mówiłem ci, Rafał, na blogu wręcz napisałem artykuł, że jak wysyłamy klientom informacje na początku, jak zaczynamy teraz nowe relacje, to wprost mówimy, właśnie opisujemy, jak my pracujemy, według jakich zasad. To też Paulinie wyślę, bo dostałem jakby pozytywny feedback, chociaż on jest trudny, bo tam jest na przykład powiedziane, że jeżeli pracujemy zwinnie, a tak zakładam w swoim obszarze, według umowy zwinnej, agile'owej, którą wysyłamy i mówimy, rozliczamy się na timesheet i tam jeden z punktów mówi, jeżeli nasz zespół się pomyli i nie doszacuje, to klient może podjąć dwie decyzje. Może wycofać zadanie albo zaakceptować przedłużenie, bo ja chciałbym zapewnić psychologiczne bezpieczeństwo moim ludziom, żeby oni nie bali się i nie szacowali z zapasem, żeby brać ryzyka na coś, co się może nie wydarzyć, tylko żeby robili to z pasją. Jak się pomylą, to żeby byli w stanie od razu o tym powiedzieć. No i to jest, może się wydawać, no jaki klient się na to zgodzi. No to szukamy takich, którzy się zgodzą i dla których to, jak pracujemy i to nasze why będzie też tam ważne. I wydaje mi się, że udaje się takich znaleźć, tak? Że coraz więcej tych świadków, o których mówiłem na początku, jest na świecie. Super, dzięki serdecznie. Także wysyłamy na dzień dobry właśnie zasady, jak my to widzimy, możemy o nich rozmawiać. Ja nie mówię, że tylko taki w ogóle według innych nie. Natomiast no, na przykład nie pracujemy dla publika, bo wiemy, że tam się nie da, bo oni mają swoje tam procedury, procesy, inne rzeczy. Szanuję tam wiele osób w tych instytucjach, ale no, nie pracujemy dla nich, tak? Jasne. Jeszcze jakieś pytania? Ale jeszcze drugi obszar, na przykład ten umów ramowych, pracuje, bo oni mają swoją specyfikę. To też ważne. Ten podział, my zrobiliśmy podział na dwa obszary, ten właśnie software house'owy i taki team leasingowy, gdzie kiedyś to było razem. I nam było trudno, ta kultura to lepiła i culture and people siedziało i chciało, żeby ci ludzie byli zadowoleni. Odkąd to podzieliliśmy, to też wiele konfliktów zginęło, bo wcześniej to lepienie na siłę dwóch obszarów, które mają zupełnie inną specyfikę. Czyli oni na przykład muszą mocno rekrutować, szybko rekrutować, dużo rekrutować, żeby dostarczyć wartość klientom. Łatwiej im podpisać umowy ramowe. My z kolei mamy trudniej z podpisaniem umowy, ale rekrutujemy się tylko z polecenia, tak? Nie mamy żadnych ogłoszeń, niczego. Jakby jest różna specyfika, różny biznes, a mieliśmy to w jednej firmie. Teraz to są dwa autonomiczne obszary z możliwością sobie dowolnego przejścia ludzi pomiędzy obszarami. Jak ktoś chce pracować w projekcie w jednym obszarze, może iść, nie? Piotrze, ja mam jeszcze takie pytanie nawiązujące do pytania Janka. Czy jak pracowaliście nad kulturą i byłeś jakby kołem zamachowym, potem powiedziałeś, że zaprosiłeś pozostałych, tak, do pracy nad kulturą, to wśród tej setki osób, bo może też liczebność się zmieniała na przestrzeni lat, jak widzisz te osoby, które dołączyły do tego grona, które chce kreować, a jaki był ten procent osób, które po prostu podążyły za tym, co żeście wykreowali?
ja dalej twierdzę, że dużo większą taką aktywność mamy wśród osób, które są z nami krócej, dla których to coś, to, bo to trochę, dla nich to nie jest żadna zmiana. Dla nich to na dzień dobry tak jest. Te, które pamiętają dawne czasy, nie mówię, że my wtedy nie dbaliśmy o ludzi, tak, i że tej kultury nie było, tylko jakby pewnie nie nazywaliśmy tego w ten sposób i nie było świadomości, bo właśnie się śmiałem, że kiedyś byłem na początku handlowcem, kierownikiem projektu, kodowałem takie, no każdy ma takie początki, tak, każda firma gdzieś tam zaczyna stopniowo się rozwijać. Więc myślę, że te osoby, które pamiętają tamte czasy, też już zaakceptowały tą zmianę i słyszę od nich pozytywny feedback, tak? Natomiast zdaję sobie też sprawę, że nie wszystko to, co robimy, będzie się wszystkim podobać. Mamy też takie rozmowy, gdzie ktoś mówi, OK, nie chcę zmieniać pracy, ale nie będę cię tutaj tam aktywnie wspierał, tak? No i też z tym żyjemy, tak? Nie, jakby nie robimy tego tragedii, że wszyscy muszą być na mega zaangażowani. To tak jak w tym procesie awansu. Każdy jest inny i raczej chcemy to uszanować. Tak? Nie wiem, czy odpowiedziałem, czy da się tak odpowiedzieć, wiesz, wprost, bardzo konkretnie. No to tyle mogę powiedzieć z mojej perspektywy. Jasne, to jeszcze, wiesz co, w takim razie spróbuję jeszcze inaczej zmierzyć zmianę. Czyli kiedy byś powiedział, że taki punkt startowy, kiedy zacząłeś nad tym tak świadomie pracować, a... Wiesz co, myślę, że 5 lat temu, jak przeczytałem książkę Appello i sobie uświadomiłem, że tam właśnie myślałem, jak rozdzielać premię. I nawet tam zaczęliśmy system ekspercki pisać, po czym jak go napisaliśmy, to stwierdziliśmy, że to po prostu jest mission impossible, że nie da się do jednego mianownika sprowadzić pracę 2 gości w różnych projektach dla różnych klientów. Jak przeczytałem Merit Money, to mi oświeciło, kurczę, to takie proste. I pamiętam, był wtedy z nami Marcin, który jest teraz takim Scrum Masterem i też mocno udziela się w społeczności agile'owej. I od tego się zaczęło. Miałem takie trudne dyskusje ze swoim wspólnikiem, natomiast też patrzę na to, że bardzo cenię Witka, czyli mojego wspólnika, za to, że my się fajnie uzupełniamy, bo on jest bardziej taki analityczny, stonowany, ja bardziej emocjonalny i gdzieś tak to pcham do przodu. On patrzy na ten aspekt finansowy, ja bardziej na ten aspekt miękki, natomiast to uzupełnienie jest, im dłużej w tym jesteśmy, tym bardziej to cenię, tak, tą różnorodność. I to pierwszy punkt, a potem przechodziliśmy wiele takich punktów, gdzie najpierw to why było też taką dużą zmianą, przechodziliśmy przez cały proces szukania tego why, szukania wartości, to były warsztaty dla wszystkich, które trwały tam pewnie z 18 miesięcy, żeby wszystkich zgromadzić, to było po 10 sesji. Tu korzystaliśmy z zewnętrznego coacha, który ten proces przeprowadzał. Mieliśmy wiele też trudnych rozmów, niekiedy i rozstań, tak, jeżeli ktoś bardzo tam mówił, że to mu nie pasuje. Natomiast gdzieś tam z determinacją do tego szliśmy i myślę, że sprzedażowo to ja to zobaczyłem na spotkaniu, gdzie kiedyś uczestniczył Witek, je prowadził, że my już nie sprzedajemy technologii, my sprzedajemy się kulturą, tak? Że jakby trudno nam uzasadnić, że w Javie jesteśmy lepsi od innych. Ja jakby nie potrafię tego zrobić, a referencje też nie mają znaczenia, bo projekty są robione przez ludzi, tak, a nie przez firmy. Dzięki. Czy jeszcze jakieś pytania się pojawiają? Tak, nawiązałeś troszkę do premii systemu eksperckiego i tak dalej, to tak w tej chwili rozumiem, że jeżeli chodzi o czynnik finansowy, to jest wynagrodzenie podstawowe i czy nie ma premii. Jeszcze coś jest? Nie ma. Nie ma premii. Chciałbym dojść do modelu dzielenia się zyskiem w poszczególnych obszarach. Mhm. Okej, czyli procentem od zysku, nie procentem od przychodu, bo są też ekstremiści, że tak powiem, którzy się dzielą procentem od przychodu. No tak, tylko mamy w Polsce taką firmę. Okej, wiesz co, to
przeszczyplałem ostatnio biografię tam twórcy Patagonii. Oni dają 1% przychodu, co prawda, na cele takie tam związane z ekologią. Wiesz co, przychód... No nie będę o tym dyskutował, tak? To pewnie też jesteśmy w procesie. Widziałem, że ty chciałeś zadać pytanie, ale chyba nie wyłączyłaś głośnika, tego mikrofonu. Nie słychać się, no to samo, co było wczoraj. Okay. Napisz na czacie może, Aneta. Albo zadzwoń do Andrzeja i Andrzej powie. Damskim głosem. Rok 2021, Piotrze. Jak patrzysz na niego w kontekście tego, co było w przeszłości, zwłaszcza w roku 2020? Jakie wyzwania ty widzisz? Czy w takim razie coś zmienia się pod względem działania? To myślę, że z naszej perspektywy to jeszcze większa autonomia obszarów. Bardzo trudne rozmowy, które teraz mamy w tych naszych startupowych przedsięwzięciach, gdzie nasi koledzy programiści stali się biznesmenami i przechodzą przez trudy tego, że no to jest, tu potrzeba determinacji, ale też trzeba włożyć swoje 1000 złotych, że jako udziałowiec do przedsięwzięcia, bo właśnie skończyliśmy z tamtym rokiem finansowanie tego tylko naszym kapitałem, a teraz no każdy udziałowiec wkłada swoje i mamy trudne takie rozmowy, no prowadząc ich trochę przez ten proces, bo my podeszliśmy do tego tak, że zakładając te przedsięwzięcia, nie tak jak normalne startupy, tam dajemy komuś za osiągnięcie celu, tylko na dzień dobry daliśmy udziały bezwarunkowo. No i teraz niektóre osoby na przykład też się wycofują z tego, tak? Czyli odsprzedają te udziały, nie, jakby jest to na tyle trudne mentalnie dla nich myślenie też o tym w kategoriach biznesu, szukania klientów, zmienienia sposobu myślenia. To jest na pewno dla nas wyzwanie i my przez te ostatnie 2 lata przeszliśmy dużą transformację, bo my nigdy nie mieliśmy produktu, zawsze świadczyliśmy usługi. Właśnie. Teraz mamy produkty, co jest trochę inną specyfiką i tych produktów mamy, tak jak mówiłem, 3 wypracowane i w zasadzie też teraz na przykład jak ja szukam klientów na całe projekty, to w oparciu o Team Toolboxa mamy framework zrobiony, który pozwala nam zrobić z klientem dowolny projekt taki webowy, najlepiej w chmurze, jeszcze z subskrypcjami i zaoszczędzić mu tam, nie wiem, 400 tysięcy złotych i time to market zmniejszyć o 6 miesięcy, bo korzystamy z wielu rzeczy, które mamy wypracowane. Więc to myślę, że to jest wyzwanie, że ja nie mam intencji, żeby nasza firma miała 400 osób, raczej mam intencję, żeby te produkty faktycznie udaje nam się je sprzedawać, żeby one nam dały dodatkowy przychód, który pozwoli nam jeszcze bardziej pomagać naszym ludziom. Niekoniecznie zwiększając, wiesz, usługi. Dzięki wielkie. Tam Aneta na czacie napisała, że... Widzę. Okej. Okay. W jaki sposób rozstajecie się z pracownikami, którzy nie pasują do zespołu? No, starając się z... Jakby myślę, że mamy generalnie trudność z tym, że powiedzieć, że chcemy się rozstać. Jak już się rozstajemy, to staramy się, no, Witek jest też fantastyczną osobą, zrobić to z zachowaniem, z poszanowaniem drugiej strony, często znajdując mu pracę u naszych klientów, albo zapewniając taki komfort finansowy, żeby to było nie tylko okres wypowiedzenia, ale dłuższy czas, bo trochę jakby wychodząc naprzeciw, wiemy, że to jest trudna rzecz. Na przykład rozstawaliśmy się z zespołem, który rekrutował, tak? Czyli stwierdziliśmy, nie chcemy mieć własnej rekrutacji. Budziło to dużo tam emocji, dużo takich stresów pomiędzy obszarami, więc każdy obszar sam sobie teraz rekrutację układa i ją organizuje. Kiedyś był zespół centralny, no i musieliśmy się rozstać z dziewczynami. No i przeszliśmy przez to, tak? W
sposób taki, no dając tam dodatkowe miesiące jeszcze płatne, żeby miały większej przestrzeni, dając rekomendacje. No tyle mogę powiedzieć. O programistów ja się nie boję generalnie, bo w zasadzie oni wyjdą i mają pracę. To raczej jest pytanie, jak ich utrzymać. Natomiast faktycznie ten rok był też takim odchudzeniem back-office'u. My rosnąc nagle padliśmy w takie problemy, że ten back-office nam się rozrastał, a teraz de facto ten podział na obszary spowodował, że back-office nam się skurczył i Aneta, no musieliśmy przejść przez ten proces właśnie zespół culture and people z 4 osób skurczył się do 1, tak? I to była bardzo trudna zmiana dla nich. No i ale dziewczyny jakby poradziły sobie, bo myślę, że te doświadczenie, które tutaj miały, to myślę, że też firmy przechodząc przez ten proces budowania kultury jakby nie wskoczą raczej w ten, teraz te zero HR-ów, to raczej będzie proces, który my przechodziliśmy. I one znakomicie, myślę, że przetarły się u nas i mają świetnie teraz, wiem, że jedna koleżanka jest tam w bardzo dużym startupie logistycznym i jest tam head of people. Dziewczyny od rekrutacji też nie obawiam się, żeby sobie nie dały rady. Tak? Nie kusiło was, żeby nie tyle pożegnać się, ale wyłączyć obok startup HR-owy, który daje wartość dla rynku? Proponowaliśmy coś takiego, ale wiesz co, bycie przedsiębiorcą nie jest też proste, tak? To właśnie, mając te rozmowy z chłopakami, właśnie mówiłem, witajcie w klubie, jak teraz wieczorem leżycie w wannie i myślicie o różnych wariantach, to my tak mamy od 20 lat, no nie? Jeden gość to skwitował tak, mówi, kurczę, wiesz co, żebym myślał o wariantach. Ja myślę, czy tą suszarkę, która tam chodzi, wrzucić do wanny, no nie? To nie jest proste, wymaga odwagi. Ja też myślę sobie, jak myślę o swojej historii, to ja tą odwagę miałem, ale ja nie miałem wtedy rodziny, nie miałem zobowiązań, więc to złapanie tego momentu dobrego też nie jest proste. Potem jak jest rodzina, są zobowiązania, to naprawdę ja jestem pełen podziwu, jeżeli ktoś umie podjąć ryzyko, no to tyle bym to skwitował. Także im wcześniej, tym lepiej, wtedy łatwiej to jakoś zrobić. No. Jeszcze może ja bym nawiązał do tego pytania Anety. Kto decyduje o tym? Mamy jeszcze 10 minut, więc tak. No, ostatnie pytanie z mojej strony już. Kto decyduje o tym, że się z kimś rozstajemy? Czy w ramach liderstwa ktoś, czy to po prostu jest wypchnięcie z zespołu? Zespół mówi, sorry, ale jakoś się wzajemnie nie dogadujemy z tobą i to jest z poziomu zespołu. Mhm. Jakiego poziomu? Wiesz co, Andrzej? Na najbliższym meetupie, zresztą to z Pauliną, już Paulinie tą koncepcję kiedyś pokazywałem, ja zrobię taki warsztat, gdzie pokażę narzędzia, które ja teraz używam, gdzie na przykład my robimy taką, w którym rozmawiamy nie tylko o kompetencjach, ale też rozmawiamy sobie o motywatorach, o stylach osobowości i miałem taki jeden zespół, który się formował i było tam 3. Będę mówił w kategoriach, nie wiem, czy znacie taką książeczkę o disku, gdzie są taka bajka o ptaszkach, bo to jest druga książka, którą dostaje każda osoba na dzień dobry. Nie pamiętam tytułu, ale to jest taka historia o 4 ptaszkach, czyli mamy tam orła, papugę, gołębia i sowę. Tak? I każde dziecko i każdy z nas od razu kojarzy, o co chodzi z każdym ptakiem. I mieliśmy 4 orłów i 1 sowę. Tak, na tym warsztacie. Oni się tak określili. Mimo, że kompetencje mieli świetne, to już tak jak to zobaczyłem, to miałem wątpliwości i po miesiącu ten zespół się rozpadł. Tak, że jak jeszcze do tego dołożyliśmy, że ktoś tam się zgłosił, że chce być liderem, że jednego motywatorem głównym był porządek, drugi miał wolność, obaj byli orłami, po prostu nie było szans, żeby ten zespół był zespołem. Nie? I to na najbliższym warsztacie wam pokażę i postaramy się teraz robić przed tym, jak zaczniemy projekt i zwracać na to uwagę, tak? Ela podpowiedziała, że to rozwiń skrzydła jest tytuł. To są takie 2 lektury obowiązkowe. One są fajne, bo każdy potem przychodzi z podziękowaniem, bo czyta to, można to dzieciom przeczytać, można z żoną sobie omówić, można zastosować w życiu rodzinnym. W aplikacji też mamy, czyli w aplikacji każdy może sobie oznaczyć styl osobowości, jaki jest dla niego najbliższy. Natomiast warsztatowo ja to robię tak, że po krótkim wprowadzeniu osoby
na karteczkach zaznaczają swój styl, a potem na plecach wieszamy kartkę i dostają feedback, ale nie omawiamy tego, tak? Każdy bierze tą swoją karteczkę i tą, co dostaje z pleców zdjętą, jak każdy postawi kropkę w czterech polach i sam sobie poddaje to refleksji. Tak? Więc w aplikacji mamy te style, mamy motywatory, mamy coś takiego jak mapę empatii, czyli gdzie każdy odpowiada na takie pytania, w których pisze, jak lubi się komunikować, jak lubi otrzymywać feedback, jak lubi pracować, o jakich porach, tak, które powodują, że na dzień dobry, jak ktoś to wypełni, to zespół ma dużo więcej informacji nieraz niż ci, którzy pracują ze sobą latami, ale za bardzo jeszcze nie weszli na taki poziom bliskiej relacji. Pokażę wam na najbliższym warsztacie, bo te narzędzie nam służy do rekrutacji, do budowania zespołów, do pracowania nad rozwojem, bo teraz też bardzo indywidualna jest ścieżka rozwojowa, którą sobie każdy sam będzie mógł budować u nas. Tak? Super. Czyli zapraszamy na Management 3.0. Napisam ogłoszenie w najbliższy weekend, tak? Tak, na meetupy turkusowych śniadań najbliższe, Andrzej mi tutaj skorygował, jest łódzkie, które jeszcze się nie pojawiło na meetupie, ale za chwilę będzie. Jeśli zaproszenie po mojej stronie, dzisiaj się ukaże zaproszenie, tak. Będziemy też o zaangażowaniu w zespołowości gadać. Tak, będzie 3 lutego w takim razie o zespołowości, 12 znowu wracamy do kultury organizacyjnej, bardziej już takiej od strony opisu różnych kultur i prezentacji książki, która będzie prezentowała autorka, a 19 porozmawiamy o pułapkach związanych z talentami i jak, co można stracić, nie rozwijając talentów. Więc zapraszamy, myślimy nad kolejnymi i też bardzo zachęcamy do tego, żebyście poddawali nam tematy, jeżeli coś wam się pojawia. Piotrek, ja mam ochotę zaprosić Ci jeszcze na kolejne, jeszcze 5 pomysłów mi się pojawiło w międzyczasie, więc pewnie będziesz jakimś stałym gościem, tak sobie myślę. A teraz mamy sporo osób... Do Łodzi Piotrka przyciągniemy, żeby tutaj nie dublować Warszawy, to wiesz. Nie będziemy się kłócić teraz. Paulina, ja też jakby czujcie się swobodnie, no bo wy też wiele razy tam poświęcałyście swój czas i chętnie to jakby doświadczeniem się dzielę i tym bardziej chętnie, że teraz mam też tą odwagę, żeby mówić o tym, co nam się nie udaje, nie tylko co się udało, bo faktycznie jest wiele rzeczy i pewnie jakbyśmy tam wzięli też osoby od nas, no to nie dla każdego to, co my robimy, jest dobre, nie wszystkim to się będzie podobało, niektórzy potrzebują trochę innego podejścia i to też jest dla mnie okej, tak? Super, słuchajcie, 28 osób wytrwało z nami, więc zapraszamy. Jak ktoś ma ochotę powiedzieć jakieś, dać kudos na sam koniec, podsumować. Nie wszyscy, nie 28, bo się nam nie zmieści, ale kto ma ochotę, zapraszam. Słuchajcie, to miłego dnia w takim razie. Bardzo dziękuję. Poczekaj, jeszcze może jakiś kudos. Rafał dał Ci łapki, ale może coś ktoś powie. To ja powiem. Mi się bardzo podobało i mam nadzieję, że będziesz zaproszony, tak jak Paulina powiedziała. Bardzo dużo informacji, bardzo dużo podobieństw widzę z takich koncepcyjnych, że tak powiem. Także cieszę się, że też to, co my robimy, jest w jakimś stopniu, nie wszystko oczywiście, gdzieś tam zalajnowane i czekam na kolejne spotkanie, żeby się więcej nauczyć od Ciebie. Naprawdę bardzo, bardzo fajna prezentacja. Gratuluję. Śmiało, jak będziecie mieli pytania, to też możecie mnie tam łapać. Co prawda nieraz na LinkedIn zaglądam, a poza tym mnie nie znajdziecie, ale to jak ktoś chciał porozmawiać, to też śmiało piszcie, chętnie tam nawet takim one-on-one podzielę się doświadczeniem. Dzięki. Ktoś jeszcze ma ochotę coś powiedzieć? Bo łapek dużo było. Jaśku? A, wywołam Cię. Dzięki bardzo za mobilizację. Tak, no ja przede wszystkim widzę tą złożoność tego całego twojego systemu, waszego systemu, tak? Znaczy co chwila tutaj dorzucasz jeszcze jedną rzecz, że gdzieś tam w czwartym planie jeszcze jest jakaś, Maciej, jeszcze jest jakieś miejsce, gdzie rozmawiacie, coś ustalacie i to daje jakieś paliwo do tego, żeby cały system funkcjonował. Ja przyznam się szczerze, patrzyłem pod wpływem, jak Paulina mi pokazywała Team Toolboxa i tak na tym etapie, na którym my jesteśmy, trochę mnie to przeraziło. Znaczy ta właśnie złożoność, szukam czegoś super prostego, tak?
Słuchajcie, no co trudnego jest w tym, żeby zaangażować 80 osób w to, żeby rozwijać, kurde, firmę, nie? To jest super proste. Wystarczy, natomiast okazuje się, że rzeczywistość jest inna, nie? Więc fajnie pokazujesz tą mnogość i tak dajesz nadzieję na to, że za 5-10 lat będziemy tam. Ja myślę, że szybciej to zrobisz, bo masz dużo większą świadomość. Także wiesz co, też zachęcam do przejrzenia sobie tej prezentacji, które tego Culture Booka z opisem. To może, bo to będzie trochę tam podsumowanie tych rzeczy. Nie, być może nie, niektórych rzeczy mamy za dużo, to tam jakoś tam urosło. Teraz raczej mam tendencję do jeszcze większego upraszczania i może ci się wydawać, że jest złożone, natomiast jak patrzysz na z perspektywy każdego pojedynczego narzędzia, które możesz resztę wyłączyć, to każdy z nich jest mega prosty. I to jest dla mnie siła managementu 3.0. Jak się popatrzy na CUDO, mega prosty. Merit, mega prosty. Delegation Board, mega prosty, tak? Także to raczej z tej perspektywy trzeba patrzeć. Ja ostatnio czytałem książkę tą tych rebeliantów, bo tak jak mówiłem, my będziemy wracali do akcji mapy firm, gdzie też Was chętnie zapraszam, każdą firmę, która w ogóle ma intencję, żeby się wyróżnić właśnie i dbać o ludzi. Ja wiem, że to jest proces i ciągła droga, natomiast jak patrzyłem sobie na rebeliantów, na książkę o tych rebeliantów i zacząłem siebie oceniać, gdzie my jesteśmy, to my w większości tych ich sugestii jesteśmy na tam czwórce, piątce w tych naszych rzeczach. Być może to jest też fajny barometr, gdzie będziemy pokazywali, gdzie będziemy w mapie firm trochę chcieli pokazać, gdzie firmy są i my na meetupach będziemy chcieli zapraszać firmy i w praktyczny sposób omawiać różne kultury, tak? Jeżeli mamy tam 100 zgłoszeń, to myślę, że czeka nas też wiele takich ciekawych spotkań praktycznych, pokazujących właśnie podejście poszczególnych firm. Fantastycznie. Dzięki wielkie. Czy jeszcze ktoś chce coś dorzucić? Jeżeli nie, to oficjalnie zamykam. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na kolejne. Tak, wielkie dzięki. Dzięki Paula za zrozumienie, że ja się wpychałam i nie wypychałaś mnie z pytań. Na razie. Cześć, trzymajcie się. Dzięki. Cześć.